O, biuro rady, możemy rozpoczynać? Pani Danusiu. Dzień dobry, witam Możemy Państwa rozpoczynać, serdecznie. Tak? Możemy rozpoczynać. Dobrze. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 37. sesję Rady Miasta Nędziny 8. kadencji. Proszę, witam serdecznie, witam radnych i zaproszonych gości. Witam również pracowników Urzędu Miasta. Proszę radnych o potwierdzenie kworum. Chciałabym otrzymać informację, mamy dzisiaj na sesji obecnych? Czy mamy kworum? Jeszcze czekamy na radnego Handego i radnego Kostyra. No to nie czekamy. Oni też się zalogują później, trudno. Czyli mamy dzisiaj 13, mamy kworum, jest, znaczy, podjęte dzisiaj uchwały są prawomocne. Porządek obrad Państwo radni otrzymaliście w zawiadomieniu. Wpłynął do mnie wniosek Pani Burmistrz Miasta. Zwracam się z uprzejmą prośbą o poszerzenie planowanego porządku o 7. sesji Rady Miasta Lędziny o projekty uchwał. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. I druga uchwała, podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr 36 przez 220 przez 20 Rady Miasta Lędziny z 8 września 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Czy te uchwały Państwo wpiszą i to będzie na... Zaraz, chwileczkę tylko mówię. Jeżeli przegłosują, to będzie to w punkcie 20, 21, a pozostałe punkty przejdą na wyższe pozycje. Proszę o głosowanie, czy wprowadzamy te uchwały do porządku obrad. Proszę o wprowadzenie głosowania. Pani Przewodnicząca, tu Anna Wysocka. Chciałam powiedzieć o punkt, gdzie przyjmujemy te uchwały, żeby nam się to nie mieszało, żeby to był punkt 12 i 13. To znaczy, to na razie przegłosujemy, czy te uchwały wchodzą, a potem jeszcze wrócimy do tego, na którym punkcie to zrobimy. Dobrze? Czyli proszę o prowadzenie głosowania, czy poszerz obrad. Proszę o głosowanie. Jest już. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad dodatkowych uchwał? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykamy głosowanie. Prosimy o wyniki. Macie już wyniki, bo ja nie mam. No, ale wyników głosowania nie mam. Masz? Za rozszerzeniem porządku obrad głosowało 12 radnych. Jest to Dzierżak Bogusław, Głos Maria, Ingram Tadeusz, Kuczek Łukasz, Noras Bogusław, Osowska Elżbieta, Szymon Simonicz, Torecka Bogumiła, Orbańczyk Edward, Wanot, Paweł Wysocka, Anna Zimna, Sebastian. Wstrzymał się od głosowania Kolny Karol. Nieobecnych mamy dwóch radnych: Handy, Hubert, Kostyra, Tomasz. Ten obrad został poszerzony o dwie uchwały, o które wnioskowała pani burmistrz. I w tej chwili, jeżeli pani Wysocka, no to można tak zrobić, że po prostu się nie mieszał radnym, więc to będzie. Punkt 12 i 13. Ale punkt 12 to jest podjęcie uchwały jeszcze przy stawki podatku, więc ja bym proponowała, to punkt będzie 14 i 15. Nie, ale w tym bloku uchwał, żeby od razu było te stare z września, co mamy do przegłosowania. I później ten 12 jest punktem 14, bo 12 i 13 będą te uchwały dwie z września. To jest o dwa, tylko w dół idzie numeracja. Czyli na 12 i 13 potem do góry. Tak, tak, tak.
Dobrze, niech będzie. Czyli zrobimy tak, te wprowadzone dodatkowe uchwały będą mieć numer 12 i 13. I tu jeszcze mamy do dyskusji. Pani przewodnicząca, musimy wprowadzić do systemu. Proszę, punkty. Proszę bardzo. Proszę sprawdzić w systemie. Proszę, czy już jest wprowadzone, tak? Halo, Biuro Rady, wprowadzone te uchwały już są? Tak, proszę w systemie. Aha, już tylko, no. Już są wprowadzone. Dobrze, dobrze, tylko sobie jeszcze sprawdzę. Dobrze. Tu mamy jeszcze do dyskusji. Proszę pan Łukasz Kuczek. Dziękuję pani przewodnicząca za głos. Ja też chciałbym wprowadzić do porządku obrad w związku z tym, że grupa radnych sparaliżowała ostatnie działanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wnoszę o poszerzenie porządku o uchwałę w sprawie zmiany uchwały 1/5/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz o ustalenie składu osobowego. Proszę Biuro Rady o wprowadzenie, znaczy przegłosujemy. Proszę radnych o głosowanie, ale chyba trzeba wprowadzić najpierw, później głosować. Proszę wprowadzić. Żeby radni wiedzieli, za czym głosują. Pani przewodnicząca, chciałem zgłosić swoją obecność, bo system nie funkcjonował. Przeproszę Biuro Rady o wprowadzenie obecności pana radnego Tomasza mamy już wniosek to radnego. Już tak, już mamy. Wniosek radnego Łukasza Kuczka o poszerzenie obrad sesji Rady Miasta o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1/5/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenie składu osobowego. Proszę o głosowanie. Kto z państwa radnych jest za? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? I proszę o wyniki. No mam wyników na swoim tablecie, nie wiem czemu, ale znaczy. O jest. Zagłosowało 14 radnych, czyli wniosek pana Łukasza Kuczka został przyjęty jednomyślnie. I tę uchwałę, którą zgłosił pan radny Łukasz Kuczek, będzie to w punkcie numer 20. W takim razie.
Proszę o przegłosowanie poszerzonego porządku obrad. Pani przewodnicząca, to będzie punkt 22. Ale to za komunikatami? Nie. Przed. Aha, bo to jest o dwa. Tak, tak. No, czyli po prostu przed interpelacjami, czyli 22, tak? Tak, bo dwie uchwały doszły. Dobrze, to dziękuję bardzo za informację. Proszę w takim razie o prowadzenie głosowania nad porządkiem obrad poszerzonym o te trzy uchwały. Proszę o prowadzenie głosowania. Rozpoczynamy głosowanie. Proszę o prowadzenie głosowania nad nowym porządkiem obrad, czyli po prostu poszerzonym o te trzy uchwały. Macie aktywne głosowanie? Czyli proszę radnych o przyjęcie porządku obrad po zmianach. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Kończymy głosowanie. Proszę o wyniki. Nie mam wyników, nie wiem. Porządek obrad po zmianach. Zagłosowanych wstrzymał się jeden radny z nas. Zagłosowało radny Dzierżak Bogusław, Głos Maria, Ingram Tadeusz, Kolny Karol, Kostyra Tomasz, Kuczek Łukasz, Noraz Bogusław, Ostrowska Elżbieta, Stolecka Bogumiła, Urbańczyk Edward, Dwanot Paweł, Wysocka Anna, Zimnal Sebastian. Wstrzymał się od głosu. Przechodzimy w takim razie do punktu trzeciego, czyli to jest przyjęcie protokołu z 22 nadzwyczajnej sesji Rady Miasta z dnia 6.8.2020 roku. Do tego protokołu w ustalonym terminie nie było żadnych wniosków, przynajmniej do mnie nie zgłaszali, Biuro Rady też mnie nie zgłaszało. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? W takim razie proszę o wprowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych. Wstrzymały się dwie osoby. Zagłosował Sław, Głos Maria, Ingram Tadeusz, Kolny Karol, Kuczek Łukasz, Noraz Bogusław, Szymon Simonisz, Stolecka Bogumiła, Urbańczyk Edward, Dwanut Paweł, Wysocka Anna, Zimnal Sebastian. Wstrzymał się radny Kostyra Tomasz i radna Ostrowska Elżbieta. Protokół został przyjęty. Znaczy jest pytanie, czy sesja jest online, czy jest transmitowana na żywo, ponieważ mieszkańcy zgłaszają radnych, że sesji nie ma. Halo? Witam, Robert Citko z tej strony. Był drobny problem techniczny i już jest na żywo, tylko link jest nie na stronie. Dobrze. W takim razie przechodzimy do punktu czwartego. Przyjęcie protokołu z 23 sesji Rady Miasta z dnia 27.2020 roku. Jest to protokół z poprawkami. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie? W takim razie prosimy o wprowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 23 sesji? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki.
Za przyjęciem protokołu 20 miasta jest 12 radnych, przeciw 1 osoba, wstrzymała się 1 osoba. Zagłosował radny Dzierżak Bogusław, Głos Maria, Ingram Tadeusz, Kolny Karol, Kostyra Tomasz, Kuczek Łukasz, Noras Bogusław, Szymon Simonicz, Stolecka Bogumiła, Wysocka Anna, Zimna Sebastian. Przeciw głosowała radna Elżbieta Ostrowska. Wstrzymał się od głosu radny Edward Urbańczyk. Protokół został przyjęty przez Radę Miasta. Przechodzimy do punktu 5. Przyjęcie protokołu z 34 Rady Miasta z dnia 14.09.2020 roku. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? W takim razie nie widzę chętnych. Proszę o wprowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych protokołu z 34 nadzwyczajnej sesji Rady Miasta? Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Kończymy głosowanie. Prosimy o wyniki. Za przyjęciem około 11 radnych, wstrzymało się 3 radnych. Nieobecna jest jedna osoba. Zagłosował radny Dzierżak Bogusław, Głos Maria, Ingram Tadeusz, Kostyra Tomasz, Kuczek Łukasz, Noras Bogusław, Szymon Simonicz, Stolecka Bogumiła, Urbańczyk Ewew, Zimna Sebastian. Wstrzymało się 3 radnych. Radny Kolny Karol, Ostrowska Elżbieta, Wysocka Anna. Nieobecny jest pan Hubert Handy. Protokół został z 34 nadzwyczajnej sesji Rady Miasta przyjęty przez Radę Miasta. Przechodzimy do przyjęcia protokołu z 35 sesji Rady Miasta z dnia 24.09. Jest to również protokół z poprawkami. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych ma uwagi do tego protokołu? Chociaż w ustawowym terminie, ustawowy termin już minął. Nie widzę chętnych. W takim razie prosimy o głosowanie, o wprowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 35 sesji? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Za przyjęciem protokołu z 35 sesji Rady Miasta głosowało 12 radnych. Przeciw głosowała 1 osoba. Brak głosowania 1 osoby. I nieobecna też 1 osoba. Zagłosował radny Dzierżak Bogusław, Głos Maria, Ingram Tadeusz, Kolny Karol, Kostyra Tomasz, Kuczek Łukasz, Noras Bogusław, Szymon Simoń, Stolecka Bogumiła, Urbańczyk Edward, Wanot Paweł Zimna. Przeciw głosowała radna Wysocka Anna. Brak głosowania radnej Elżbiety Ostrowskiej i pana Handego dzisiaj nie mamy. Protokół z 35 sesji Rady Miasta został przyjęty. Pani Przewodnicząca. Proszę. Pani Przewodnicząca. Proszę. Dobrze. Proszę Biuro Rady o wprowadzenie. Tak. Proszę o wprowadzenie obecności. Dziękuję bardzo. Pan Hubert Handy jest obecny z nami dzisiaj już, czyli mamy pełny skład, tak? No radni tu zgłaszałem, że pani Stolecka się pokazała, bo nie wiemy, czy wszyscy radni po prostu, żeby się pokazali, no nie zgłosiliśmy tego na początku. Proszę o pokazanie się, żeby było widoczne, że jesteśmy wszyscy obecni. Pana Huberta Handego nie widzę, chociaż przedtem się głosił. Pani Stolecka jest. Czyli tylko pana Huberta Handego nie widać. Jestem, tylko jakieś tu problemy. A już teraz widzimy. Dobrze, w porządku, to dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Przyjęcie 36 nadzwyczajnej sesji Rady Miasta z dnia 28.09.2020 rok. Kto z Państwa radnych, czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Ma jakieś uwagi? Co prawda ustawowy termin minął, ale pytamy. Nie mamy chęci prowadzić głosowanie.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 26. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta? Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie i proszę o wyniki. Zagłosowało 13 radnych, wstrzymały się 2 osoby. Zagłosował radny Dzierżak Bogusław, Głos Maria, Ingram Tadeusz, Kolny Karol, Kostyra Tomasz, Kuczyk Łukasz oraz Bogusław. Ostrowska Elżbieta, Szymon Simonicz, Stolecka Bogumiła, Urbańczyk Edward, Wanal Sebastian. Wstrzymało się 2 radnych, czyli radny Handy Hubert i radna Wysocka Anna. Protokół z 36. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta z dnia 28.09. został przyjęty przez Radę Miasta 8. Przechodzimy do punktu 8. Sprawozdanie burmistrza miasta z pracy w okresie międzysesyjnym. To sprawozdanie Państwo otrzymaliście na tablety. Zapoznaliście się z nim. Czy ktoś z Państwa chce o coś zapytać Panią Burmistrz? Punktu 8 sprawozdania burmistrza. No nie widzę radnych, żeby chcieli zabrać głos. To sprawozdanie na pewno będzie umieszczone również w biuletynie dla mieszkańców, czy już nawet jest umieszczone prawdopodobnie. Myślę, nie patrzyłam, czytałam tylko u siebie. Także przechodzimy do punktu 9. To jest informacja burmistrza miasta o analizie oświadczeń majątkowych. Ja mam tylko oświadczenie majątkowe radnych. Czy od pani burmistrz jest tutaj dołączone? Miałam na tablecie, ale pani burmistrz, to proszę, proszę w imieniu pani burmistrz, czy pani burmistrz przeczyta? Proszę bardzo. Szanowni państwo radni, macie państwo tą informację z analizy oświadczeń majątkowych załączoną w systemie. Niemniej jednak, szanowni państwo, na podstawie artykułu 24h ustawy o samorządzie gminnym przedkładane jest w mniejszej Radzie Miasta Lędziny informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych sekretarza miasta, skarbnika miasta, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. Osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych za 2019 rok. I tutaj Państwu wymienię: Anna Truty, Lidia Ciepła-Bułgara, Marta Poprawska-Rak, Maria Horst, przepraszam, Joanna Chowaniec, Robert Salwierak, Alicja Jaworska, Andrzej Kurczek, Patrycja Wardęga, Joachim Szyk, Joanna Wicik, Agata Krzysztof-Olender, Bernard Pustelnik, Alina Piecha, Barbara Raszka, Agata Ślęzak, Anna Wiaderny, Agnieszka Jałowiecka, Marcjanna Mądry, Jacek Saternus, Beata Szczygio. Wszystkie wymienione przeze mnie osoby zobligowane przepisami oświadczenia majątkowego złożyły przedmiotowe oświadczenie za 2019 rok. 2 egzemplarzach wraz z kopią PIT za 2019 rok w ustawowym terminie, to jest do 31 maja 2020 roku. Pani Małgorzata Brańka, zobligowana do złożenia oświadczenia majątkowego w stosunku pracy, nie złożyła przedmiotowego oświadczenia w wymaganym terminie. Jest na dzień rozwiązania stosunku pracy. To jest 31 grudnia 2019 roku. Pismem z dnia 23 kwietnia 2020 roku została ona wezwana do złożenia oświadczenia majątkowego. W dniu 4 maja 2020 roku pani Małgorzata Brańka złożyła przedmiotowe oświadczenie majątkowe. Po dokonaniu wstępnej analizy oświadczeń majątkowych w dniu 25 czerwca 2002 roku w związku z wykazanymi błędami w złożonych oświadczeniach osoby, w których te błędy zaistniały, zostały wezwane przez zastępcę burmistrza miasta do poprawienia nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwań. Otrzymały pani Barbara Raszka, pani Marta Poprawska-Rak, pan Krzysztof Olender, pani Agata Kukier i pani Joachim Krzyk. W dniu 17 lipca 2020
2020 roku zastępca burmistrza miasta wezwała pana Saturnusa do złożenia wyjaśnień w sprawie złożonego oświadczenia majątkowego. Odpowiedzi na otrzymane wezwanie zostały złożone wyjątkowo. I tak, pani Barbara Raszka złożyła w dniu 13 lipca 2020 roku wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego, w którym określiła szczegółowo stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku. Pan Jacek Saturnus złożył w dniu 17 lipca 2020 roku wyjaśnienie, że złożonym przy majątkowym za rok 2019 wskutek oczywistej pomyłki pisarskiej została wpisana data sporządzenia oświadczenia przedmiotowego oświadczenia 30 kwietnia 2020, powinna być 29 kwietnia 2020. Pani Marta Poprawska-Rak złożyła w dniu 14 lipca 2020 wyjaśnienie rzeczeniu majątkowym, w punkcie 7 błędnie wykazała kwotę dochodu z tytułu zatrudnienia. Pan Krzysztof Olender złożył w dniu 15 lipca 2020 roku wyjaśnienie dotyczące punktu 7, 10 i 10 do złożonego w dniu 27 maja 2020 roku oświadczenia majątkowego za 2 rok. Pani Agata Kupil złożyła w dniu 13 lipca wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego złożonego w dniu 28 maja 2020 roku, w którym wyjaśniła, że w punkcie 8, przepraszam, błędnie wykazała kwotę dochodu oraz w punkcie 10 nie podała stanu zadłużenia pozostałego do 31 grudnia 2019 roku. Dokonano poprawy wpisów na złożonym wyjaśnieniu. I pan Joachim Krzyk złożył w dniu 22 lipca 2020 roku wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego, w którym podał informację o wysokości dochodów, to jest punkt 8 oraz wskazał w zakresie punktu 2 tworzenia nieruchomości. Część jawna złożonych oświadczeń majątkowych została opublikowana na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeden egzemplarz wraz z kopią PIT-u został przekazany do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania składającego oświadczenie. Urząd Skarbowy w Będzinie z dnia 7 lipca 2020 roku zwrócił się do tego urzędu z prośbą o wyjaśnienie, czy do Urzędu Skarbowego zostało przesłane oświadczenie majątkowe pani Anny Zaderny. W odpowiedzi na pismo Urzędu Skarbowego w Będzinie gmina udzielała odpowiedzi, że zostało przekazane 28 lipca 2020 roku, że w związku z powołaniem z dniem 6 kwietnia 2020 roku na stanowisko zastępcy burmistrza miasta Lędźle oświadczenie majątkowe zostało przesłane w dniu 20 maja 2020 roku do Urzędu Skarbowego w Będzinie, natomiast roczne oświadczenie majątkowe w wartości osiągniętego dochodu w roku 2019 zostało przekazane pismem z dnia 14 lipca 2020 roku. Urząd Skarbowy Mysłowice natomiast pismem z dnia 29 lipca 2020 roku po dokonaniu danych zawartych w oświadczeniach majątkowych pani Lidii Ciepły-Bukara, pani Marciany Mądry nie stwierdził nieprawidłowości. Urząd Skarbowy w Siemnach Kwaśnowskich pismem z dnia 21 sierpnia 2020 roku poinformował, że w wyniku analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym ponad pana Joachim za 2019 rok nieprawidłowości nie stwierdzono. W oświadczeniu majątkowym, jeżeli chodzi o panią Małgorzatę Brańka, Urząd Skarbowy w Mikołowie dnia 21 października 2020 roku nie przesłał informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu. Urząd Skarbowy będzie do dnia dzisiejszego, to jest dnia sporządzenia informacji, nie przesłał informacji w sprawie danych zawartych w oświadczeniu majątkowym Anny Zaderny i pani Agaty Ślęzak. Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach do dnia również dzisiejszego, to jest na dzień sporządzenia informacji, nie przesłał informacji w sprawie analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym pani Agnieszki Jałowieckiej i także Urząd Skarbowy w Kwiechy nie przesłał informacji w sprawie analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych osób, które te oświadczenia trafiły do Urzędu Skarbowego Tycha. Ponadto zostały złożone oświadczenia przez pracowników i tu wymieniamy Państwu w związku z powołaniem z dniem 6 kwietnia 2020 roku na stanowisko zastępcy burmistrza miasta, następnie w związku z powołaniem z dniem 14 września 2020 roku na stanowisko skarbnika miasta pani Kingi Drabik, kolejne w związku z odwołaniem z dniem 14 września 2020 ze stanowiska skarbnika miasta pani Agaty Ślęzak,
kolejne w związku z wydanym upoważnieniem do wydawania decyzyjnych dla pani Magdaleny Michalskiej i w związku z odwołaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnej pani Beata Szczygieł. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani wiceburmistrz. Przechodzimy do punktu 10. Informacja Rady Miasta o oświadczeniach majątkowych radnych. Na podstawie artykułu 24h ustawy o samorządzie gminy przedstawiam Radzie Miasta Międzyny informację dotyczącą przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych 8 kadencji za rok 2019. Radni Miasta Lędziny 8 kadencji zgodnie z przepisami gminy złożyli w dwóch egzemplarzach oświadczenia majątkowe za rok 2019 z kopią swojego zeznania PIT i PIT-R o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym w ustawowym terminie, to jest do 31.05.2020 roku. W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych do Biura Rady Urzędu Miasta Lędziny nie stwierdziłam żadnej nieprawidłowości. Oświadczenia majątkowe zostały w ustawowym terminie przesłane do Urzędu Skarbowego w Tychach. Urząd Skarbowy do dnia 26.10.2020 roku nie przesłał informacji w sprawie analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych Lędziny 8 kadencji. To byłyby wszystkie informacje, jeżeli chodzi o oświadczenia radnych. Ja na razie dostałam tylko od wojewody informacje, no był tam jeden błąd formalny odnośnie, znaczy w niewłaściwym jakby podpunkcie wpisałam posiadłości, znaczy nie posiadłości, tylko mówię na działek akurat źle powiedziane. No ale to jest tylko błąd formalny i w sumie nie wprowadzał istotnego, czy dotyczył to ostatniego punktu, gdzie się wpisuje adresy kolejne. Poza tym nie było zastrzeżeń do oświadczenia majątkowego. Punktu 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019. Pani Przewodnicząca, mogę jeszcze, bo proszę. Państwu również informacje na temat złożonych oświadczeń majątkowych burmistrza oraz pani przewodniczącej też. No bo tu właśnie nie miałam takiego punktu. To proszę bardzo, to ja już tak uprzedziłam. Pan Śląski oczywiście przedstawił taką informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych w Wojewodzie Śląskiemu przez przewodniczącą Rady Miasta Lędziny oraz burmistrza miasta Lędziny za rok 2019. W wyniku dokonanej analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono, co następuje. A. Odnośnie oświadczenia majątkowego Rady Miasta. 1. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. 2. W wyniku analizy oświadczenia stwierdzono brak natury formalnej, które zostały w trybie roboczym uzupełnione przez zainteresowaną. Punkt B. Odnośnie oświadczenia majątkowego burmistrza miasta. 1. Przedmiotowe oświadczenie w terminie ustawowym. 2. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja również dziękuję za przekazanie informacji. W takim razie jesteśmy już przy punkcie 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019. I tu bym prosiła kogoś z Urzędu Miasta, może pani Gwóźdź, czy pani Wyderka Diecińska, coś na temat właśnie realizacji zadań oświatowych dla mieszkańców, jakichś informacji. Myśmy dostali takie informacje na tablety, no znaczy jest to takie bardzo obszerne, może jakiś skrót. Witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok otrzymaliście, także mogliście się państwo z nią zapoznać. Ja tylko tak króciutko powiem, że jest to zbiór danych zadań oświatowych, miały miejsce w poprzednim roku szkolnym, przygotowany wydział przy ogromnej współpracy tutaj z dyrektorami placówek oświatowych, także to jest nasza wspólna praca. Natomiast pragnę tylko nadmienić, że informacja ta zgodnie z prawem oświatowym jest państwu przekazywana co roku do 30 października tylko i wyłącznie do wiadomości. Państwo jej nie opiniujecie, nie składacie tutaj żadnych uwag. Ona jest po prostu tylko do wiadomości, nie wymaga nawet głosowania. Dziękuję. Dobrze, przechodzimy do punktu 12. Mam tu właśnie taką uwagę do Biura Rady, bo tu jest ta uchwała, o którą pani burmistrz wnioskowała. Ta uchwała nie została wprowadzona, czy po prostu prosić o wprowadzenie tych uchwał, czy są jakieś
zmiany jeszcze w tych uchwałach, że trzeba to procedować na komisjach. Proszę o panią wiceburmistrzu o zdanie w tej kwestii tych uchwał. Proszę właśnie o prowadzenie tych... Już zostaną państwo, po prostu musi pracownik przejść w system. Dobrze. To ogłaszam 5 minut przerwy.
Rozpoczynamy kontynuację obrad 37 sesji Rady Miasta. Jesteśmy w punkcie 12. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Mogę poprosić panią skarbnik o przybliżenie. Tak, już prosimy, pani przewodniczka. Dzień dobry, witam panią przewodniczącą, witam szanownych radnych. Uchwała w sprawie, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. Załącznikiem numer 1 do uchwały Rady Miasta Lędziny numer 36/218/20 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Błędnie wprowadzono nazewnictwo klasyfikacji budżetowej. Było w dziale 758 wpływy do rozliczenia, źródło środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, a winno być. Przepraszam pani Kinko, ale coś tu właśnie nie pasuje, bo tu jest uchwała właśnie w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. No, tu jest, to jest uchwała właśnie, chodzi o te, tylko jest jeden załącznik, zmieniony załącznik numer jeden i tu chodzi o te 1,5 miliona, 1,560 000. No to, to jest, i tu tylko jest jeden załącznik. Jest numer jeden. Ale to może nie ta uchwała, która nie zgłaszałem jest wrzucona, bo ja już po prostu tu. No wnioskowane jest w porządku podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Taka jest i to miał być punkt 12. Momencik. Tutaj. Ale na wniosku nie było napisane. No ja tu nie mam na tak, ale uchwała to jest tak, dwunastka to była bez numeru, tylko pojęcie uchwały w sprawie zmian, a trzynastka to była, ale trzynastka, zobacz. A to jest następna. To jest trzynastka. Nie, bo my mamy teraz dwunastkę. Dwunastka jest podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. To jest. Tak, ale to jest to, następna. O której państwu czytam, tak. Sebastian, to jest następna. Zmiana to znaczy się, pani, bo my mamy tylko właśnie ten załącznik numer jeden, poprawa załącznika numer jeden właśnie. Tak, tak. I o tym mówimy, bo to jest korygowana uchwała 28 września. No. Później już będziemy mieli tą uchwałę bieżącą. Tak, tą uchwałę właśnie, tą 220/20. Tak. Przecież mówimy, że to, co zgłaszacie, to jest dopiero w punkcie 13. Ale ja to mam normalnie dobrze prowadzone, to jak się to. Z tego, co tutaj no, mi dodaje biuro rady, to. Jesteśmy przy 12 punkcie. No i otwieram. 13 to jest ta odnośnie zmian w uchwale do obligacji. No ja mam w 12 punkcie tą uchwałę z załącznikiem numer 1. Tak, ja o tym mówię, tak. Pani Kingo, no, radni stwierdzam, że pani czyta inną uchwałę niż my mamy w punkcie 12. Pani przewodnicząca, czy ja mogę? Proszę. Pani skarbnik, chodzi o to, że na e-sesję dostaliśmy nie tą uchwałę, którą powinniśmy. Na e-sesji mamy uchwałę numer 36/218/20, a powinna to być uchwała 36/220/20, tak? To źle w następnym punkcie. 36/220/20 jest w punkcie 13, a my jesteśmy w punkcie 12.
My mówimy o 12. Ja mam. I teraz omawiamy. I 12, ale w 12 jest załącznik numer 1 tylko zmieniony. Taką uchwałę mamy. I... Tak, i w tym załączniku jest tylko, w tej uchwale jest zmieniony tylko załącznik numer 1. No właśnie. I potwierdzam, jeżeli chodzi o te środki, które były przekazywane z ministerstwa. No związane z COVID-em. 88, bo tutaj w tym załączniku numer 1 było błędne nazewnictwo. No właśnie. Była wskazana błędna klasyfikacja. Tutaj musieliśmy po prostu tą klasyfikację skorygować. A to było. Ja czytałam, było tak, wcześniej, że środki wykazane przez pozostałe jednostki zaliczane do... Było coś takiego. Takie. Nie wiem, czy teraz tak pasuje, czy nie. No dla mnie to jest jasne. Ja pamiętam, że takie coś było. Także tu trochę się zamieszania zrobiło, ale ta następna uchwała jest dopiero w punkcie 13. Czy jeszcze chcę zabrać głos w tej sprawie? Tu mam do dyskusji, zgłoszony jest pan Tadeusz Ingram, proszę. Pani przewodnicząca, te dwa punkty to są te dwie uchwały, które żeśmy głosowali na komisjach o zmianie sądownictwa tylko. Tak. Na komisji. Na komisję, bo to była tylko zmiana nazewnictwa. Dobrze. Czy jeszcze ktoś z Państwa? W takim razie jeszcze tu mam do dyskusji, ktoś się zgłasza. Pan Szymon Simonicz, proszę. Ja mam taką prośbę, żeby to jeszcze raz wytłumaczyć, bo pani przewodnicząca tak namieszała, że ja nie wiem, co teraz będę głosował. To znaczy, to nie ja namieszałam, tylko po prostu zgłaszali radni uwagi, a dla mnie... A dla mnie to było zrozumiałe i musiałem wyjaśnić. Tu chodzi o tą uchwałę, w której tylko była... Wyjaśnienie uchwały, dziękuję. Dobrze, więc proszę pani Kinga jeszcze raz dla pana Simonicza, proszę wyjaśnić tą uchwałę. Momencik, ja może powiem w ten sposób, że uchwały w sprawie zmian są dwie. Pierwsza uchwała w sprawie zmian w budżecie dotyczy korygowania załącznika, które Państwo uchwalali na sesji we wrześniu. I to jest ta uchwała, którą ja przeczytałam. I to jest z tym uzasadnieniem. Później mamy kolejną uchwałę, wprowadzaliśmy do porządku obrad. I to jest koreta uchwały kolejnej z września, gdzie ona dotyczy w sprawie obligacji. I to jest kolejna uchwała. A później dopiero w kolejnych punktach będziemy omawiać już właściwą uchwałę na temat zmian w budżecie, gdzie będziemy wszystkie zmiany omawiać raz i wieloletnia prognoza. Przygotowałam 5 uchwał, w tym 2 w sprawie zmian w budżecie. Dobrze, dziękuję. No ta uchwała jest na tablecie. No, jak dla mnie to było jasne. No. Zrobiło się małe zamieszanie, ale lepiej sobie wyjaśnić, niż źle po prostu zagłosować. Proszę, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma do dyskusji zgłoszenie? Nie mam tu więcej. Więc prosimy o prowadzenie głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Tu jest ta uchwała, która chodzi o zmiany w nazewnictwie. Prowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Zagłosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez Radę Miasta 8 kadencji. W takim razie przechodzimy do punktu 13. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr 36 przez 220 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 września 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Proszę panią Kingę jeszcze raz, chociaż co prawda pani już mówiła na ten temat, jeszcze raz o wyjaśnienie.
z zapisów uchwały numer 23/151/20 miasta Lędziny z 30 stycznia w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2020 rok stwierdzono, że w uchwale numer 36/20 Rady Miasta Lędziny niejasności podziału wartości emitowanych obligacji i przeznaczenia obligacji. W związku z powyższym zachodzi konieczność doprecyzowania tych zapisów zgodnie z przedłożonym projektem uchwały. I tutaj zostaje uchylony paragraf pierwszy i nadaje się mu nowe brzmienie, z tym, że jest dopisek, że z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 602 515,50 zł i na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz kwotę wcześniej zaciągniętych zobowiązań miasta Lędziny w wysokości 2 576 450 zł. Po prostu rozpisana jest ta kwota 3 179 000 obligacji. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie? Ja tylko mam informację, że ta uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Samorządności. Prosimy o prowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykamy głosowanie. Prosimy o wyniki. Zagłosowało 14 radnych. Brak jeden z radnych nie głosował. Za podjęciem uchwały głosował radny Dzierżoń, Maria, Handy, Hubert, Ingram, Tadeusz, Kolny, Karol, Kostyra, Tomasz, Kuczek, Łukasz, Noras, Bogusław, Szymon, Simonicz, Stolecka, Bogumiła, Urbańczyk, Edward, Wanot, Paweł, Wysocka, Anna, Zimnal, Sebastian. Brak głosu pani Elżbiety Ostrowskiej, tam były jakieś kłopoty. Zgłaszasz, że głosujesz za. Proszę jeszcze prowadzić. Pani radnej Ostrowskiej nie wyświetliło się głosowanie. Głosuję za podjęciem uchwały. Czyli mamy 15 radnych za podjęciem uchwały w sprawie zmiany właśnie w uchwale numer 36/220 miasta Lędziny z dnia 28 września 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Pani Przewodnicząca, Wojciech Berendowicz z tej strony, czy ja mogę tylko na chwilę zabrać głos w kwestii takiej formy? Ja bardzo bym prosił szanownych Państwa radnych, ponieważ głosujecie przez system e-sesję i albo prosiłbym o rozważenie tego, żeby może dać więcej czasu i zwiększyć ten czasookres pomiędzy otwarciem głosowania a zamknięciem głosowania, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, jak miało to miejsce przed chwilą, dlatego że to jest później problematyczne, ponieważ robimy adnotacje w protokole, natomiast później z wydruków z systemu, jak wyglądały listy głosowań, wynika coś odmiennego. Ja rozumiem, że jeden radny mógł na przykład nie zdążyć zagłosować, już też na przykład był za, czy przeciw, czy wstrzymał się, ale no nie powinno być mieć miejsce taka sytuacja, że później dopisujemy tego radnego. Powinien być po prostu dłuższy czasokres na oddanie tego głosu, tak żeby radny mógł każdy oddać swobodnie głos, tak żeby to w systemie. No ja myślę, przepraszam, że wchodzę słowo, ja myślę, że tego czasu było dosyć, tylko system zawiódł. Pani Elżbieta Ostrowska. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Ja wiele razy zgłaszałam, że mój tablet ma feler. Panowie informatycy mi często go naprawiają i niestety mi się nie wyświetliło. Wobec tego proszę przy uchwale numer 13 napisać, że nie głosowałam, jeżeli to ma jakiś problem. A problem techniczny nie był z mojej strony. Dziękuję. Dobrze, przechodzimy do punktu 14. To jest podwie zmiany uchwały numer 7/47/19 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 marca 2019
2020 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lędziny. I tu też jest Wydział Oświaty. Może pani Gwóźdź przedstawiłaby mieszkańcom, o co chodzi? Ja może w międzyczasie, no proszę. Po projekcie uchwały omawiałam też państwu na obydwu, on pozytywnie zaopiniowany, a zmiany w sieci tak naprawdę dotykalnego, jaki w tej chwili jest. Niedawno państwo podjęliście uchwałę o przekształceniu przedszkola numer 1 poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych, które były zlokalizowane na ulicy Pokoju i na ulicy Paderewskiego. Przekształcenie nastąpiło od sierpnia, dlatego też zostały teraz przygotowane zmiany do sieci. Zostały zlikwidowane te oddziały, ale też nadaliśmy oddziałom przedszkolnym w szkole podstawowej numer 4 imię Świętej Barbary, ponieważ no, w tej chwili szkoła ta jest imieniem. To są wszystkie zmiany, jakie dokonaliśmy w tej uchwale. Uchwała ta też jest pozytywnie zaopiniowana przez kuratorium oświaty. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? W takim razie prosimy o... Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie. Zagłosowało 15 radnych. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych została przez Radę Miasta podjęta jednomyślnie. To uchwała jest w sprawie zmiany uchwały nr 7 przez 47 przez 19 Rady Miasta. Przechodzimy do punktu 15. To jest podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek płatności na 2021 rok. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w punkcie 15? Nie widzę zgłoszeń od radnych. Czy ktoś z Urzędu Miasta coś objaśni w sprawie wysokości stawek podatku? Myśmy się przyjęli tylko podwyżki o tyle, o ile wskaźnik wynika z rozporządzenia ministra finansów, tak? Jako radni, o ile pamiętam. Uchwała... Szanowni państwo radni, ta uchwała już była omawiana na komisjach. To był wzrost stawek z roku 2020 o wskaźnik 3,9% w oparciu o pozytywną opinię, którą państwo wyrazili, została przygotowana projekt, który macie państwo przed sobą. Stawki zostały podniesione o właśnie ten wskaźnik 3,9%. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? W takim razie proszę o prowadzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Zagłosowało 9 radnych. Wstrzymało się 6 osób. Zagłosował Dzierżak Bogusław, Głos Maria, Ingram, Tadeusz Kostyra, Tomasz Noraz, Bogusław, Szymon, Simon, Dzwanot, Paweł, Wysocka, Anna. Wstrzymało się 6 radnych, to jest radnych Handy, Hubert, Kolny, Karol, Kuczek, Łukasz, Stolecka, Bogumiła, Urbańczyk, Edward, Zimnal, Sebastian.
Uchwała została podjęta, czyli uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku na 2021 rok została podjęta przez Radę Miasta 8 kadencji. Przechodzimy do punktu 16. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 58/472/18 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej partner. W projekcie tej uchwały mamy te stawki wymienione. Pamiętam, że Rada zawnioskowała, żeby te stawki były utrzymane na dotychczasowym poziomie. Ale nie widziałam, żeby to było wpisane, więc proszę o wpisanie. Tak, z tego co pamiętam, to miało to być złoty 80, tak? I tu jest w 2020 roku złoty 80. Proszę. Powinno to być w tabeli, więc czekamy na wpisanie właśnie tej kwoty, którą radni zawnioskowali i zaopiniowali. Pani przewodnicząca, czy mogę? Tu nie ma wpisanych stawek, o które zawnioskowała Rada Miasta, żeby utrzymać. Pani, dlatego, że Państwo mają przed sobą projekt. Państwo głosują z podanymi stawkami. W uchwale, którą Państwo podejmiecie, te stawki będą zgodnie z tym, jakie stawki podejmiecie. I w protokole będzie odpowiedni zapis. Ale ja słyszałam właśnie coś innego po prostu, że najpierw trzeba wpisać stawki, a potem głosować. Tak było dotychczas. Szanowna Pani poddając pod głosowanie projekt uchwały określa stawki. I te stawki potem w protokole się znajdą. W tej uchwale znajdą się już zaakceptowane przez Państwa stawki. A to jest projekt. No, z tego co ja pamiętam, to złoty 80, tak, w 2020 roku. Więc jeżeli chodzi o dopłatę do ścieków, to Rada Miasta, tak, Rada Miasta wnioskowała o utrzymanie tego, co było dotychczas, czyli złoty 80 do metra sześciennego ścieków, tak? Już. Mamy tu do dyskusji pana Łukasza Kuczka, proszę. Dziękuję za głos. Ja tu mam pytanie do pana mecenasa, bo kiedyś jak głosowaliśmy wykropkowane uchwały, to powiedział, że to no nie za bardzo, żeby kropkowane uchwały głosować. Każda komisja zajęła stanowisko w sprawie tej uchwały, więc wydaje mi się, że na dzisiejszej sesji powinna być już uchwała ze stanowiskiem Rady Miasta, a nie znowu wykropkować wszystkich, a jeszcze nic tam nie jest wprowadzone. Czy to jest profesjonalne głosowanie nad taką uchwałą, panie mecenasie? Proszę pana Peryntowicza o opinię. Szanowni Państwo, ale proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy nie moglibyśmy procedować w ten sposób, bo teraz do końca nie wiem, czy dobrze zrozumiałem Państwa wątpliwości, że Pani Przewodnicząca poddaje pod głosowanie projekt, wskazując, że w konkretnych paragrafach będą następujące stawki. W tym kształcie ten projekt uchwały zostaje poddany pod głosowanie. W protokole się te stawki, jak i również później w ostatecznej już podjętej uchwale z tymi stawkami zostanie taka uchwała przedłożona przewodniczącemu Rady Miasta do podpisu i następnie przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej. No ale ja myślę, że właśnie jednak powinna być uchwała kompletna do głosowania. Bo my się to procedowali. Pani przewodnicząca, poddajemy pod głosowanie projekt uchwały, tak? No projekt, ale w projekcie uchwały też powinna być stawka, prawda, czy nie? W projekcie uchwały wskazujemy kwoty, które były uzgodnione na komisjach Rady Miasta, tak? I taki projekt uchwały wraz z tymi stawkami będzie poddany pod głosowanie. Następnie uchwała z takimi stawkami ustalonymi przez Państwa w drodze głosowania będzie później wydrukowany i podpisany przez przewodniczącą Rady Miasta. Taka sama procedura była, jak dobrze pamiętam, przy głosowaniu stawek za śmieci.
No ale właśnie chodzi o to, że po prostu radni to znaczy procedowali. Ja nie do końca, pani przewodnicząca, proszę. Znaczy po prostu nie ma w uchwale wpisanej tej stawki. Jest tabelka, jest pusta. Jest wykropkowana. Gospodarstwa domowe w tym budynku wielorodzinne, cena 1 m3. Dopłata z budżetu gminy. Jakby tu było wpisane złoty 80 w projekcie uchwały, jeżeli radni to przegłosujecie, to podjętą uchwałą. Więc co za problem wpisać te stawki, które radni zaakceptowali na komisjach obydwu? Czy jest to taki problem? No, pani przewodnicząca, ja na to pytanie nie odpowiem, bo to jest dla mnie tylko i wyłącznie kwestia techniczna. Jeżeli państwo tutaj wstajecie pod głosowanie projekt uchwały i wskazujecie, że stawka ma być uzgodniona przez w określonej wysokości, to w takim kształcie ten projekt uchwały będzie poddany pod głosowanie. Dobrze, to prosimy Biuro Rady o wpisanie stawek. 5 minut przerwy. Pani przewodnicząca, jeżeli mogę jeszcze zająć tutaj pani z obsługi. Ale mamy przerwę teraz, chwileczkę. Jeszcze 3 minutki. Panie radny, panie Berendowicz, 3 minutki jeszcze przerwy. Jest. Nie ma radnych wszystkich. Aha, przepraszam, jest. Dziękuję.
Halo, Biuro Rady. Kontynuuję rady. Radni już są w komplecie. Proszę, pan Raca Berendowicz. No. Powracając do dyskusji dotyczącej projektu uchwały, prosiłbym o chwilę jeszcze cierpliwości, bo tutaj udało się, myślę, że uda się po prostu technicznie udostępnić Państwu ten projekt uchwały. Już jest, już jest, tak, już jest, tak, już są wprowadzone, jest wszystko w porządku. No już momenci. Prosimy do dyskusji pan Tadeusz Ingram. Aby na przyszłość nie przedłużać obrad sesji, jeżeli my te uchwały przerabiamy na komisjach i na komisarki, to żeby to na sesjach już było wpisane w uchwale. No, rozsądny wniosek. Nie na pewno ten czas stracony, bo jeżeli myśmy te stawki, to co pani przewodnicząca mówiła, żebyśmy te stawki zostawili i to komisje ustaliły, to żeby na przyszłość w tych uchwałach, w tych projektach uchwał dziękuję. Dobrze. To nie był jako wniosek, panie Tadeuszu, tylko opinia, tak? Zdanie, tak? Dobrze. W takim razie przystępuj. Czy ktoś jeszcze z państwa? Nie widzę zgłoszeń radnych. W takim razie proszę o prowadzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Zagłosowało 13 radnych. Wstrzymało się 2 radnych. Zagłosował radny Dzierżak Bogusław, Głos Maria, Handy Hubert, Ingram Tadeusz, Kolny Karol, Kostyra Tomasz, Kuczek Łukasz, Noras Bogusław, Stolecka Bogumiła, Urbańczyk Edward, Dwanot Paweł, Wysocka Anna, Jan. Wstrzymało się 2 radnych, radna Ostrowska Elżbieta i radny Szymon Simonicz. Uchwała w sprawie zmiany uchwały 58/472/18 Rady Miasta Nędziny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie opłaty do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Partner została podjęta przez Radę Miasta 8 kadencji. Przechodzimy do punktu 17. To jest podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na organ wykonawczy miasta Lędziny. Jest projekt uchwały. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę zgłoszeń. W takim razie proszę o wprowadzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na organ wykonawczy miasta Lędziny? Kto z państwa radnych jest przeciw? Radnych wstrzymuje się od głosowania. Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Zagłosowało 5 radnych, przeciw 7, wstrzymały się 3 osoby. Zagłosowała głos Maria Kuczek, Elżbieta, Urbańczyk Edward, Zimnan Sebastian. Przeciw radny Dzierżak Bogusław, Kolny Karol, Kostyra Tomasz, Noras Bogusław, Szymon Simonicz, Wanot Paweł, Wysocka Anna. Wstrzymali się od głosowania radny Handy Hubert, Ingram Tadeusz, Stolecka Bogumiła. Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na organ wykonawczy miasta Lędziny. Jest tu jeszcze w dyskusji pan Łukasz Kuczek, proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. W ramach formalności pana mecenasa
Rozumiem, że skarga wraca z powrotem na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji do ponownego procedowania, tak? Proszę pana Berendowicza, pan Łukasz nie doradcy prawnego. Tak, pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, jeżeli nie została podjęta uchwała w sprawie skargi, która została zaopiniowana przez komisję i kolejno przedstawiona państwu radnym do głosowania, wówczas ta sprawa, tak, czyli z uwagi na fakt, że jest na dzień dzisiejszy nierozpatrzona, powinna wrócić dalej do komisji właściwej, czyli Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem ponownego zaopiniowania lub przyjęcia tego zaproponowania odmiennego rozwiązania sprawy i rozstrzygnięcia i następnie w tym kształcie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu Rady, sesji Rady Miejskiej, dlatego że skargi złożone, ta przedmiotowa skarga podlega rozpoznaniu przez Radę Miejską w drodze uchwały. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości teraz przygotowania na tej sesji projektu uchwały. Sprawa wraca ponownie do komisji. Komisja ponownie opiniuje i przygotowuje projekt uchwały. Albo ten sam, albo ewentualnie odmienny, jeżeli dostosuje się tutaj do no, na dzień dzisiejszy wyrażonego poglądu przez Radę Miejską co do tego, że taki sposób nie jest akceptowany przez Radę Miejską. Dobrze, dziękuję panu za udzielenie informacji. W takim razie wszyscy radni słyszeli, co pan radca prawny zaopiniował w sprawie tej uchwały. Czyli wraca na Komisję Skarg Wniosków. Przechodzimy do punktu 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Lędziny Krystyny Wróbel. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie? W tym punkcie 18. Nie ma nikogo zgłoszonego. W takim razie proszę o wprowadzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Lędziny Krystyny Wróbel? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Kończymy głosowanie. Prosimy o wyniki. Zagłosowała jedna osoba. Głosowało 6 osób, wstrzymało się 8 radnych. Zagłosował Dzierżak Bogusław, głosował Ingram Tadeusz, Kostyra Tomasz, Kuczek Łukasz, Noras Bogusław, Ostrowska Elżbieta, Stolecka Bogumiła. Wstrzymały się od głosowania radna Głos Maria, Handy Hubert, Kolny Karol, Szymon Simonicz, Urbańczyk Edward, Wanot Paweł Wysocka, Anna Zimnal Sebastian. Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Lędziny Krystyny Wróbel. Tu jeszcze mamy głos pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Proszę. Tak, w ramach skarga wraca do ponownego procedowania na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 19. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. I tu proszę panią. A ja już przeszłam do nas, przepraszam, nie zauważyłam. No, Tomek, późno się włączyłeś. Więc co, wracamy. Widzę, że wrócili normalnie duże rady do tej skargi. W takim razie proszę. Tak jest. Bardzo dziękuję za głos, pani przewodnicząca. Ja mam może to takie prośbę do przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków, że mając na
uwadze no, dotychczasowe nasze doświadczenia w zakresie skarg, bo jedne przechodzą, drugie nie przechodzą, taka kolej rzeczy. Natomiast czy byłoby przygotowywać już projekty dwóch uchwał, jedna o uznanie skargi za zasadną, a drugie bezzasadną, żebyśmy nie doszli do takiej trochę kwadratury koła, że te skargi wracają do komisji. No i teraz jak ta komisja skarg się ma zachować? No, głosować wbrew swojemu stanowisku bez pojawienia się jakichś dodatkowych elementów, jakby tą sprawę? Czy lepszym rozwiązaniem od razu jest tutaj stawianie propozycji jednego wniosku za, drugiego za uznanie skargi za bezzasadną i w tym momencie no, komisja skargi wniosków nie ma już dylematów w zakresie głosować czy dopuszczać jakieś nowe elementy, a Rada będzie miała swobodę w zakresie podejmowania decyzji już na kolejnych sesjach. Dziękuję bardzo. Mamy tu ad vocem pan Łukasz Kuczek, proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. W ramach to Rada Miasta powołuje komisję skarg, wniosków i petycji i tak samo jak obowiązuje głosowanie na sesji, tak samo obowiązuje głosowanie na komisji i w przypadkach, gdy głosowania były nierozstrzygnięte, na przykład było 3 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się, była taka możliwość i były przedstawione dwa projekty uchwał. Jednakże podjęła, że skargę na przykład za bezzasadną, dlatego została tylko przedstawiona jedna zgodnie z prawem. No, przegłosowane zostało za bezzasadną i taka uchwała została przygotowana. No, nie widzę możliwości, że na przykład jak pan to sobie wyobraża, na przykład głosujemy nad obligacjami, Rada ich nie podjęła, to drugą, może radnym po prostu, którzy głosowali za bezzasadnością, zmienili zdanie w tym czasie do sesji, więc musi to wrócić z powrotem, bo jeżeli zmienili zdanie, to całkiem inny rozkład głosowania na następnej komisji i wtedy zostanie podjęta inna uchwała. No nie wiem, może radni się pomylili, myśleli, że zawsze uchwały na panią burmistrz są za zasadne, a teraz były za bezzasadne i po prostu pomylili się w głosowaniu. No nie chciałbym iść tak dalece wybiegać w przyszłość, no ale tak to właśnie wyglądało. Dziękuję. Tomasz Kostyra ad vocem jeszcze, czy po prostu się nie wyłączył? Ja jako głos chciałbym zabrać w sprawie, bo jako normalne moje pytanie. Ale to znaczy, no to jak już było, no to dziękuję, bo tu ad vocem nie można w tej chwili zabrać, ale już jest jasność. Myślę, że tą dyskusję możemy zakończyć. Nie wyjaśnienia, no bo pojawiła się wątpliwość od tego i myślę, że jak bardzo łatwo ją rozwiązać. Ale tu znaczy pan radca prawdy już udzielił na ten temat wystarczającej informacji. Jeżeli uchwała nie została podjęta, wraca na komisję skarg, wniosków i petycji i nie mamy już w tej chwili o czym dyskutować. Liczy się opinia radcy prawnego, więc dziękuję bardzo. Przystępnego punktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok i proszę panią skarbnik o objaśnienie uchwały. Ze względu na sytuację finansową wynikającą z ogłoszenia panu zawodu konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżetu miasta Lędziny na 2020 rok na najbliższej sesji w celu zabezpieczenia płynności finansowej gminy i prawidłowego zamknięcia budżetu na rok 2020. Biorąc pod uwagę zagrożenia dla budżetu wynikające ze skutków związanych z pandemią COVID-19 oraz związaną z obniżeniem się wpływów do budżetu miasta z Ministerstwa Finansów, dokonano analizy dochodów, szczególnie w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego oraz wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Zweryfikowano także realizację wydatków do końca roku bieżącego. Po dokonanej analizie przedkładamy planu dochodów i wydatków. Plan po zmianach przedstawia się następująco. Dochody 85 925 348 zł 9 groszy. Wydatki 92 811 763 zł 59 groszy. Wstyd zwiększył się do kwoty 6 886 415 zł 50 groszy. Przychody 10 479 900 zł, rozchody 3 384 złote 50 groszy. Propozycja zmian w uchwale została poczyniona pod kątem prawidłowego zamknięcia budżetu na koniec roku 2020. Proszę Państwa, ja przygotowałam dla Państwa taką szczegółową analizę tego budżetu.
jest tytuł, został nam tylko do wydatkowania w zasadzie listopad i grudzień. Analiza została dość późno przygotowana. Na dzień dzisiejszy wiemy, że nie będziemy już mieli wpływu ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 3 milionów złotych. Jednocześnie nie będziemy mieli też wpływu z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych. I stąd też ta moja propozycja dla Państwa. Żeby do tej pory, które mamy zaplanowane w budżecie, one zostały też pomniejszone, plan wydatków został pomniejszony, nie wszystkie zostaną zrealizowane. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, wykonywane są tylko kolejne, czyli te, na które mamy podpisane umowy lub te, które zapewniają bieżące funkcjonowanie gminy, czyli wszystkich jednostek wraz z Urzędem Miasta. I po stronie wydatków w tej chwili spędziliśmy kwotę 600 tysięcy, gdzie możemy to sobie też wyrównać dochodami, ale niestety pozostaje kwota 4,5 miliona niepokryta dochodami i przedstawiam dla Państwa propozycję pokrycia tego deficytu. Obligacje moim zdaniem są niezbędne, żebyśmy kasowo zamknęli po prostu budżet na rok 2020. Nie mamy wpływu do budżetu, do kasy budżetu i tych wpływów nie będziemy mieli. Więc tutaj jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wydatki nie zostaną zrealizowane. To jest dość duży ubytek dla nas, więc wydatki na tak dużą kwotę nie widzę tutaj możliwości, żeby aż przesunąć na rok 2021, bo będziemy mieli bardzo zachwianą tą równowagę w roku 2021. Ponadto z tych umów czy tych wiązań, które wynikają na przykład choćby z prac jakichś inwestycji, to tutaj nie możemy liczyć na to, że kontrahenci zgodzą się na przesunięcie tego terminu płatności na styczeń. Oczywiście możemy zwrócić się z taką, ale to nie gwarantuje nam, że ten wykonawca się zgodzi. Czy jakiś w stosunku do innych firm będziemy mieli zobowiązania. Grozi nam to wtedy odsetkami i zwiększaniem tutaj zadłużenia z tytułu. Tak jak powiedziałam, ja przygotowałam też dla Państwa taką informację mniej więcej, jakie wydatki jeszcze przez do końca roku nas. Tak krótko po prostu, takie, o których Państwo wiedzą, ale kwestii tylko przypomnienia. Jeżeli chodzi o inwestycje, to w tej chwili mamy do wykonania TSP numer 1. I to jest na budynek, będzie płatność jeszcze około 2,5 miliona, natomiast na salę gimnastyczną będzie to jeszcze 1,5 miliona do zapłacenia. W tej chwili mamy do zapłacenia fakturę, ona roboty, płaty są zakończone na zadaniu modernizacja dachu OSP. Jest to kwota 80 tysięcy i 600 tysięcy jeszcze mamy do zapłaty, żeby rozliczyć się z dotacji na piece dla mieszkańców. To też jest bardzo ryzykowne, bo znaczy tutaj musimy po prostu te pieniądze zapłacić, żeby się rozliczyć z dotacji i żebyśmy mogli też wnioskować o umorzenie pożyczki, która na ten cel nam została przekazana. W związku z tym środki muszą być wydatkowane. I ostatnią inwestycją, która jeszcze będzie robiona, to jest ogród sensoryczny w szkole podstawowej numer 2. I jest to inwestycja z budżetu obywatelskiego. Pozostałe inwestycje, które nie były zrealizowane do tej pory, nie będą w tym roku realizowane. Z decyzją, którą Państwu przekazałam w tym projekcie,
Bo jeżeli chodzi o wydatki bieżące, to mamy jeszcze do przekazania składkę na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej do Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii. Jest to kwota 880 tysięcy do końca roku. Utrzymanie mieszkań socjalnych kosztuje do końca roku jeszcze 200 tysięcy. 1,5 miliona jeszcze będzie nas kosztował wywóz śmieci. 180 tysięcy jeszcze mamy wydatku z tytułu dopłaty do ceny ścieków. 270 tysięcy energia, oświetlenie ulic. 100 tysięcy odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek. 100 tysięcy dotacja dla MOK, 80 tysięcy dotacja dla biblioteki. Tutaj mam jeszcze stypendia sportowe dla dzieci, które też są do przekazania po 9 tysięcy. W kwocie 204 tysiące będą zobowiązania w tytule umowy na zarządzanie budynkami sportowymi. I 40 tysięcy zarządzanie budynkiem komunalnym przy pokoju 106. Natomiast bardzo dużo kosztów mamy z wynagrodzeniami. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia do oświaty, to jest to kwota rzędu 6 milionów złotych do końca roku, bo mamy przed sobą jeszcze październik, w tej chwili te wydatki jeszcze nie poszły. Koniec miesiąca one będą dzisiaj, jutro przekazywane do oświaty. Na wynagrodzenia Urząd Miasta, Straż Miejska i tutaj zaległe składki ZUS, gdzie w związku z ustawą COVID mogliśmy przesunąć składki ZUS-owskie na kolejne miesiące. Na koniec grudnia będziemy mieli jeszcze zaległości do uiszczenia, to jest kwota około 1 miliona złotych. I wynagrodzenia MOPS-y 0,5 miliona złotych, no i diety rady 60. To są takie wydatki rzędu, gdy to podsumujemy, to jest 15 milionów 800 tysięcy. Proszę Państwa, to są tylko wydatki takie według mnie obligatoryjne, które wynikają, tak jak mówiłam wcześniej, z umów czy z jakichś zobowiązań. Tutaj jeżeli chodzi o wynagrodzenia, no to tutaj nie ma żadnych, tam no, każdy chce te wypłaty mieć na koncie i tak samo szkoły czy oświata. Nie wyobrażam sobie, żeby w grudniu ktoś tego wynagrodzenia nie dostał. Jeżeli chce, to na pewno się Państwo ze mną zgodzą, nie mamy tutaj już z czego rezygnować. Budżet został tak dostosowany w tym załączniku wydatkowym, żeby już pokryć wszystkie te zobowiązania do końca roku. Ja już nie planuję, chyba że będą to jakieś niespodziewane wydatki, ale między grupami paragrafów, które będą robione zarządzeniami, ale nie planuję tutaj uchwałą żadnych zmian, ponieważ ten budżet został bardzo dokładnie przeanalizowany. Jednostki wskazywały mi, w których paragrafach mają oszczędności, a w których potrzeba zwiększenia. Więc to wszystko zostało dla Państwa w sposób bardzo rzetelny, przygotowany i przedstawiony w tej propozycji uchwały. Tak jak mówiłam, no na dzień dzisiejszy wiemy już, że nie będziemy mieli z działki, ponieważ jeszcze we wrześniu mieliśmy przetarg ogłaszany. Przetarg niestety, do przetargu niestety nie zgłosił się żaden oferent, więc do końca roku nie możemy już wszcząć tej procedury, bo ona jest bardzo taka obszerna i nie zdążymy już mieć kolejnego przetargu. I wiemy już na dzień dzisiejszy, że te dochody w kwocie tych 3 milionów na pewno do nas nie wpłyną. Jeżeli chodzi o podatek, o udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, one też już na pewno składki, które były za poprzednie miesiące. I też już ich na pewno nie dostaniemy. To samo jest z podatkiem od osób prawnych. Spodziewaliśmy się kwoty 800 tysięcy. W tej chwili Urząd Skarbowy wykazuje nam nadpłaty, które będziemy musieli zwrócić. No, ja tutaj mogę Państwu mówić, ale Państwo doskonale
wiedzą, jaka jest sytuacja finansowa miasta, zaproponowałam Państwu rozwiązanie. W moim odczuciu w tej chwili najlepsze, co Państwu mogę, żebyśmy nie stracili przede wszystkim tej płynności finansowej i żebyśmy mogli wywiązać się z tych zobowiązań, które Państwu przeczytałam. Tak jak mówię, my możemy starać się przesunąć pewne wydatki na rok następny, ale musimy się liczyć z tym, że to będzie obciążenie budżetu roku następnego. Z tego, co tutaj sytuacja, pandemia się rozwija i tutaj sytuacja w roku 2021, ona może się powtórzyć, więc te dochody z tytułu podatku PIT czy CIT, one mogą znowu być do gminy w mniejszej wysokości niż w tej chwili są zaplanowane. Więc ja tu bardzo proszę o rozwagę i nie wiem, czy Państwo mieli jeszcze jakieś pytania, ale ja jako skarbnik w tej chwili muszę pracować nad tym, żeby ten budżet, który Państwo uchwalają i zatwierdzają tymi wszystkimi zmianami, był realizowany. Więc tak jak mówię, żebyśmy mogli wywiązać się z tych zobowiązań, taka uchwała została dla Państwa przygotowana w takiej wersji. Dziękuję. Proszę, pan radny Łukasz Kuczek. Dziękuję pani przewodnicząca za głos. Pani skarbnik, na złą sytuację finansową miasta my zwracaliśmy już uwagę w marcu, jak rozpoczął się ten cały COVID-19. No niestety nikt nie słuchał naszych uwag, nikt nie zwracał na to uwagi. Początek listopada szukacie oszczędności w budżecie. No w ciągu dwóch ostatnich miesięcy, no nie oszukujmy się. Już nic w tym budżecie nie jest do znalezienia. A chciałbym wskazać, że tak, klub wspólnie dla Lędzin przy pracy nad budżetem wskazał oszczędności na 1,5 miliona. Pomimo te oszczędności zmniejszyły się obligacje, pomimo tego, że wskazaliśmy te oszczędności, i tak znajdowały się pieniądze na inwestycje, które nie były planowane w budżecie, a już był COVID. Tak jak na przykład był pan prezes z panem kierownikiem OSR Centrum i powiedzieli, że nie opłaca się, nie będą otwierać odkrytego basenu na wakacje, ale jednakże decyzją robiono tam ogrodzenie za 56 tysięcy, 15 czy 20 tysięcy dołożono do otworzenia tego basenu, który nawet się nie zwrócił przez okres tego miesiąca. Na to wszystko zwracaliśmy uwagę, ale nikt nas nie słuchał. A teraz wyciągacie rękę do rady, żeby znowu zadłużyć miasto. No przykro mi bardzo, ale tak wygląda właśnie tam. Proszę, radny Paweł Wanot. Dziękuję pani przewodnicząca. Pani skarbnik, wsłuchując się tutaj w co pani powiedziała, mam pytanie też od mieszkańców, bo pani wymieniła inwestycje, które nas czekają jeszcze do końca roku. Tam też był budżet obywatelski wygrany bodajże na Górkach i Kławcu na parking. Pani nie wymieniła tej inwestycji, czy ona ma być realizowana jeszcze w tym roku. Wymieniła pani ogród sensoryczny, a pani nie wymieniła tego na Górkach i Kławcu. Wiemy, że dzisiaj było spotkanie w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w sprawie analizy pierwszego wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Czy mamy jakieś szczegółowe informacje co do przebiegu tego spotkania? Jaka jest opinia regionalna? Proszę, pan radny Tomasz Kostyra. Czekasz na odpowiedź, tak? Odpowiedź. Proszę pani skarbnik, odpowiedź jeszcze Paweł Wanot. Proszę, opinia przedłożonej przez burmistrza miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu została państwu w dzisiejszym przekazana. Więc mają państwo taką informację. Ja dostałam ją niedawno, tak samo jak i państwo, więc będziemy ją analizować. Muszę się z nią zapoznać w najbliższym czasie. To proszę mnie, pan Tomasz Kostyra, czy pan Paweł Wanot? Nie?
To pan Tomasz Kostyra, proszę. A Sebastian Zimnal jeszcze wcześniej. To proszę pan Sebastian Zimnal. Dziękuję pani przewodnicząca. Podejrzewam, że to działanie jest specjalnie tak robione, żeby nie przeczytać do, nie dać do opinii publicznej tej informacji, sobie to zrobić. Dostaliśmy dzisiaj na maila opinię LIO w sprawie, już dokładnie powiem, w sprawie opinii o przedłożonej przez burmistrza miasta Lędziny informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Jest dnia 29 października i wydaje się negatywną opinię o przedłożonej przez burmistrza miasta Lędziny informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Idąc tym tokiem myślenia i patrząc na to, że musimy wziąć kolejne obligacje, nie zgłaszali właśnie to, aby zacisnąć pasa i nie rozpoczynać nowych inwestycji i no po prostu spiąć ten budżet. Nie podało się rady, teraz się przychodzi do rady po to, żeby wziąć kolejne obligacje na moim zdaniem przejedzenie. Dziękuję. Pan Paweł Wanus, ad vocem? Dziękuję pani przewodniczącej do tego pierwszego pytania. Pani skarbnik, wskazała pani ogród sensoryczny, czy ten parking jest planowany, czy nie jest planowany w tym roku? Jak to Urząd Miasta na to się zaopatruje? Dziękuję. Z tego co wiem, ale ja tutaj nie jestem też, proszę, żeby państwo odpowiedzi na to pytanie. Dobrze by było, by pan Jacek Sternus się wypowiedział w tym temacie. Ale z tego co wiem, tam jest problem, ponieważ zadanie brzmiało budowa parkingu. Z budową jest związany projekt i zwiększone koszty. I na dzień dzisiejszy, no jest proszony w tej chwili pan Jacek Saternus, ale ja dla państwa przedstawiłam taką propozycję też, że koszty tego projektu, one będą finansowane przez Urząd Miasta w kwocie 28 tysięcy, a budżet obywatelski prawdopodobnie zrealizowany. Ale już podchodzi pan Jacek Saternus i on wszystko państwu wyjaśni. Proszę o chwileczkę cierpliwości, dobrze? Czekamy na pana Jacka Saternusa. W międzyczasie proszę pan Tomasz Kostyra. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca za głos. Ja chciałbym jak gdyby moje wnioski i sugestie tutaj w tym punkcie powiedzieć, a mianowicie no, sytuacja wydaje mi się jest taka, że przede wszystkim powinniśmy mieć na uwadze taki element jak płynność finansową miasta, to co pani skarbnik powiedziała, że tu można przepychać o rację w jedną, w drugą stronę, natomiast sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że albo miasto po zaciągnięciu tych obligacji będzie w stanie przetrwać, albo wypchniemy miasto w jakieś gigantyczne problemy z płynnością. I teraz no, można by tutaj wiele rzeczy, wiele stwierdzeń powiedzieć, które odbyły się w ciągu tego roku. Pan radny Kuczek zrzucił tutaj hasło, po co wydawać 55 tysięcy na jakiś płot przy basenie. Okazuje się, że to było jedynym z warunkiem, żeby w ogóle ten, ja akurat pamiętam ten larum, jakie się odbyło, że w momencie ogłoszenia początku wakacji, że gmina nic nie przygotuje, jaka to gmina jest zła i jak to wygląda, że nie mamy przygotowanych żadnej atrakcji dla dzieci. No i na kanwie tych głosów, tego sprzeciwu, które zresztą mi ze strony klubu gdzieś dalej się tam pojawiały, tego basenu, żeby jednak uruchomić, że w miarę rozluźniania tych obostrzeń związanych z COVID-em zaproponować ten basen. Także reasumując całe poczynania w ciągu roku, które się odbyły związane z budżetem, tych zmian do budżetu było kilkanaście. Każdorazowo musiały znaleźć się w większości rady i znajdowały je. Więc jeżeli jesteśmy teraz na przednówku listopada, wiemy, że tutaj nie dostaniemy, czy nie uzyskamy żadnych oszczędności z tytułu budżetu, czy obcięcia wydatków na chwilę obecną, no pani skarbnik, czy Urząd Miasta realizował zgodnie z tym planem, który był.
Więc nie można powiedzieć, że Rada tak całkiem nieświadomie nie wiedziała, o co chodzi. Gdyby chciała, no to nie zatwierdziłaby jednej, drugiej poprawki do budżetu i te oszczędności by były, chociaż no nie bardzo wiem, gdzie mogła oszczędność, no nie wiem, nie kończymy szkoły, przerywamy, zabijamy to deskami, co zostało zbudowane w stanie surowym i tyle z tej historii jest. Także mając na uwadze dobro miasta i zapewnienie płynności finansowej, rok jest ciężki. Wszyscy wiemy, że wszystkie gminy w okolicy mają te nawet w skali całej, same problemy z zaciąganiem długu, z pokryciem tego roku. Zróbmy tak, żeby to miasto nie utraciło tej płynności finansowej, żebyśmy w ogóle nie wypchnęli tej gminy w dodatkowe problemy, a w przyszłym roku no, będziemy fizycznie szukać prawdziwych oszczędności, no i nie ma się tutaj oszukiwać, że przypuszczam, że w ogóle może nie być tych inwestycji i prawdopodobnie czekają nas inne drastyczne decyzje związane z podatkami i innymi obciążeniami dla mieszkańców, no bo jakoś wszyscy musimy to podnieść. Natomiast no, nie zabijajmy tego miasta teraz, kiedy możliwe i nie odcinajmy tej możliwości finansowania i dotrwania do przyszłego roku. Dziękuję. Proszę pana Jacka. W sprawie tego parkingu. Szanowni Państwo, projekt parkingu i budowa była zgłoszona w ramach budżetu obywatelskiego, ponieważ ja to już na komisjach też przedstawiam, ponieważ się troszeczkę komplikuje sprawa z projektem, a konkretnie z uzgodnieniami rejonowego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, gdzie tam pod tym projektowanym parkingiem sieć wodociągowa. Warunki zostały wydane, projektuje się i w tym roku będzie wykonany tylko projekt. Nie jesteśmy w stanie tego zrealizować fizycznie. No, czyli tak uważam, że jeżeli my tego nie zrobimy, a mamy taki obowiązek w następnym roku, to robimy. No bo taki jest obowiązek wykonania budżetu obywatelskiego, to jest ustawą zagwarantowany. I ten projekt, chciałam powiedzieć, że ten projekt to już mi był zgłaszany, że tu gdzieś tam jest zrobiony, a teraz okazuje się, że w listopadzie przeszkodą jest wodociąg. A gdzieś pytałam już około listopada, znaczy około czerwca, było potwierdzone, że jest to na etapie projektu i że ten projekt jest zrobiony. A w tej chwili dopiero będzie zrobiony. Oczywiście tak, to jest etap projektowania, to nie jest tak, że ktoś w ciągu jednego dnia czy jednego tygodnia coś wyrysuje. Ale od czerwca do... To jest pełne projektowanie, jest pełne pozwolenie na budowę z decyzją wydawaną przez gminę ościenną. Wcześniej wystąpienie do SKO o gminę zastępczą, to wszystko trwa, także te uzgodnienia z RPWiK też troszkę długo trwały i dopiero teraz tak po prawdzie projektant dostał warunki przebudowy tego wodociągu. No dobrze, to jest to zaakceptowany projekt. Bez względu na to, czy jest projektowany teraz, czy później, to on musi być wykonany, bo takie są przepisy. Dobrze, w takim razie jest tu ad vocem pan Sebastian Dziwna, tak? Proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Pani Łacka, mam takie pytanie, bo właśnie przystąpieniem do głosowania każdy projekt podlega dogłębnej analizie, jest opiniowany i weryfikowany pod każdym względem. To dlaczego taki projekt w ogóle został dopuszczony do głosowania, jeżeli go nie można wykonać, bo to jest dla mnie nieakceptowalne. Jeżeli nie można zrealizować tego, no to taki projekt w ogóle nie powinien podlegać głosowaniu. Szanowni Państwo, nikt nie przypuszczał, że tak się wydłuży proces projektowania w tym przypadku. To nie była na pierwszy rzut oka, to nie była jakaś trudna sprawa, natomiast tak jak mówię, no, na etapie oceny wniosku i zatwierdzania go do przekazania do głosu pod głosowanie, nic nie wskazywało na to, że tam będą takie problemy techniczne, ale tego nie jesteśmy pewni. Również no dobrze, właśnie, bo to jeszcze mi też... poprzednia pani przewodnicząca zgłosiła, że tam koło szkoły podstawowej, koło tego boiska
Wojewódzka. Miał kiedyś był projekt robiony na parking. Gdyby tu nie dało się, to można by to tam ewentualnie, ale to znowu jest chyba odmienna sprawa. Dobrze, pani Bogumiła Stolecka, proszę. Pani Bogumiła Stolecka, proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni radni, szanowni mieszkańcy. Ja chciałam tutaj się odnieść do tej wypowiedzi pana Zimnala, bo przejadanie pieniędzy, no to tutaj troszkę to stwierdzenie dla mnie jest niewłaściwe, bo czy wynagrodzenia dla nauczycieli, dla urzędników i dla radnych diety, czy to jest przejadanie? Chciałam mieć takie swój tok myślenia, bo chyba to nie jest w porządku, żeby mówić o przejadaniu pieniędzy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan Tadeusz Ingram. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja bym radnym dał pod zastanowienie jedno, bo to tak my mówimy, że już, tak było tutaj powiedziane, Urząd Miasta zwraca się do rady i tak dalej, ale to co powiedział wcześniej też Tomasz Kostyra, żebyśmy tego miasta nie puścili z torbami. To jest raz. Ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, że nauczyciele nie dostaną pensji na święta, bo ja wychodzę z założenia, że radni diet też nie dostaną. Bo dla mnie to jest niewyobrażalne, żeby były pieniądze dla radnych, a nie było pensji dla nauczycieli, bo są nauczyciele, którzy są samotni, żyją tylko z tych pensji, żeby tych pensji nie mogli dostać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze do dyskusji? Pani Elżbieta. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałam się tylko do radnych zwrócić. Proszę nie powoływać się tutaj ciągle na nauczycieli, bo nie tylko nauczyciele w tej gminie biorą pieniądze. Nauczyciele dostają również subwencję oświatową. Jeżeli urząd tak mówi, że nie wystarcza, ale zawsze wychodzimy od zera. I żeby zakończyć to, tylko podsumuję. Jeżeli zwracam się do pani burmistrz o jakiekolwiek informacje odnośnie budżetu gminy, dostawałam lakoniczne odpowiedzi. Nie były to odpowiedzi konkretne, prawdziwe. Po prostu pani burmistrz manipulowała informacją, najmniej wiedzieli i jak najmniej, żeby nam pracownicy przekazali. Dlatego mojej zgody nie będzie. Dziękuję. Mamy tu panią burmistrz Krystynę Wróbel. Jest wniosek formalny, a gdzie masz, znaczy Łukasz Kuczek, wniosek formalny, to proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Składam wniosek formalny o zakończenie dyskusji, bo Rada Miasta zapewniała pieniądze na wynagrodzenia nauczycieli, które potem zostały przesuwane. Dziękuję bardzo. Proszę o wpisanie wniosku formalnego do głosowania. Mamy wniosek formalny. Wniosek formalny radnego Łukasza Kuczka o zakończenie dyskusji w punkcie 19. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Proszę o prowadzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykamy głosowanie. Prosimy o wyniki. Czy są wyniki, bo nie mam. Za wnioskiem formalnym głosowało 10 radnych. Radna Głos, Maria Handy, Hubert Kolny, Karol Kuczek, Łukasz Noras, Bogusław
Ostrowska Elżbieta, Urbańczyk Edward, Wanot Paweł, Wysocka Anna, Zimna Sebastian. Głosowało 3 radnych: Dzierżak Bogusław, Kostyra Tomasz, Stolecka Bogumiła. Wstrzymali się od głosu radny Ingram Tadeusz, Szymon Simonicz. Wniosek formalny został przegłosowany przez Radę Miasta. Wobec tego zamykamy dyskusję nad tą uchwałą i przystępujemy do głosowania w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Przypomnę, że ta uchwała przez Komisję Budżetu została zaopiniowana negatywnie. Znaczy informuję w zasadzie, bo po prostu tak się dyskusja potoczyła, że nie przypomniałam wcześniej. Proszę radnych wprowadzić głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Kończymy głosowanie. Prosimy o wyniki. Zagłosowało 5 radnych, przeciw 9, wstrzymała się 1 osoba. Zagłosował radny Dzierżak Bogusław, Ingram Tadeusz, Kostyra Tomasz, Noras Bogusław, Stolecka Bogumiła. Przeciw głos Maria, Handy, Chorol, Kuczek, Łukasz, Ostrowska Elżbieta, Szymon Simonicz, Urbańczyk Edward, Wysocka Anna, Zimna Sebastian. Wstrzymał się radny Wanot Paweł. Uchwała nie została podjęta przez Radę Miasta 8 kadencji. Przechodzimy do punktu 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Lędziny na lata 2020-2029. Już. Czy pani skarbnik nam tu coś... Czekaj. Bo coś mi się tu pokręciło. Muszę to jeszcze raz zrobić. Jakieś ładowanie mi się włączyło, nie wiem. Muszę zamknąć. Jakieś ładowanie mi się włączyło i nie mogę tego ruszyć. Co się dostało? No ale trzeba podjąć, głosować, nie jest, czy nie? Proszę pana Berendowicza o opinię, czy w sprawie tego punktu 20, podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Lędziny 2020-2029 rok, czy Rada Miasta ma głosować, jeżeli nie podjęła uchwały w punkcie 19? Proszę pana Berendowicza o opinię. W tej chwili pana mecenasa nie ma, ale jeżeli państwo mają ten projekt w porządku obrad, to trzeba go poddać pod głosowanie. Ja tylko przypomnę, że ta uchwała jest konsekwentna. Ale to jakby się wiąże, nie? To... A to ze sobą powiązane, ale no tutaj trzeba po prostu teraz jest konsekwentnym wszystkie przegłosować. Nie wiem, co się stało. Znaczy są uwagi, że po prostu nie mieliśmy możliwości w tej chwili skorzystać z pomocy radcy prawnego, żeby wydał nam opinię, czy mamy po prostu procedować, głosować uchwałę w punkcie 20 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Lędziny, skoro żeśmy nie przyjęli projektu w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na 2020 rok. Ale w takim razie, tu jeszcze ktoś jest do dyskusji? Jeszcze pani, to proszę. Proszę panią burmistrzą. Nie wiem, co mi się stało. Jakieś ładowanie się włączyło. Zobacz, czy coś tu się. Dajcie chłopcom, niech tam. Pani burmistrz się zgłasza do dyskusji, czy
Nie wyłączyła się, no to dobrze, no to... To przystępujemy do głosowania. Pani przewodnicząca, jeżeli no, mogę, proszę. Odnośnie tego zdarzenia, które miało miejsce przed chwilą, to znaczy nie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie. Państwo macie projekt uchwały w sprawie zmian wieloletnich prognozy finansowych w porządku obrad. W związku z tym no, projekt uchwały powinien być poddany pod głosowanie. Jeżeli wiadomym jest to, że jeżeli pierwsza uchwała w zakresie zmian w budżecie, no to wówczas będzie pewna niespójność, jeżeli projekt uchwały w sprawie zmian w UPF-ie został przyjęty. W związku z tym, z racji tego, że jest to w porządku obrad jako punkt, poddałbym to pod głosowanie, natomiast radni już zadecydują w drodze głosowania, czy ten projekt uchwały zostanie przyjęty, czy nie. Dobrze, w takim razie jesteśmy... W takim razie w punkcie 20... Proszę prowadzić głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej miasta Lędziny? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Kończę. Prosimy o wyniki. Zagłosowało 5 radnych, przeciw 9, wstrzymała się 1 osoba. Zagłosował radny Dzierżak Bogusław, Ingram Tadeusz, Kostyra Tomasz, Noras Bogusław, Stolecka Bogumiła. Radna głos Maria Handy, Hubert Kolny, Karol Kuczek, Łukasz, Ostrowska Elżbieta, Szymon Simonicz, Urbańczyk, Edward, Wysocka Anna, Zimna Sebastian. Wstrzymał się radny Paweł Wanot. Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej miasta Lędziny. Przechodzimy do punktu 21. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ta uchwała również nie uzyskała pozytywnej opinii Komisji Budżetu. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie mamy chętnych do zgłoszenia. W takim razie proszę o prowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Głosowanie prosimy o wyniki. Zagłosowało 4 radnych. Przeciw 9, wstrzymała się 1 osoba i 1 osoba nie głosowała. Zagłosował radny Dzierżak Bogusław, Ingram Tadeusz, Nolecka Bogumiła. Przeciw głosowała głos Maria Handy, Hubert Kolny, Karol Kuczek, Łukasz, Ostrowska Elżbieta, Szymon Simonicz, Urbańczyk Edward, Wysocka Anna, Zimna Sebastian. Wstrzymał się radny Wanut Paweł, nie głosował radny Kostyra Tomasz. Uchwała obligacji nie została podjęta przez Radę Miasta 8 kadencji. Przechodzimy do następnej uchwały. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 1/5/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie par wniosków i petycji oraz ustalenia składu osobowego. To jest projekt uchwały w sprawie zmian składu osobowego. Chodzi o to, że musimy powołać nowych radnych do Komisji Skarg, Wniosków, Petycji. Z racji tego radnych, tak? 3 radnych zrezygnowało właśnie z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I tu po prostu, czy tu jest jakiś wniosek? Dobrze. Dyskusja. Pan Łukasz Kuczący tej komisji. Proszę, udzielam głosu. Dziękuję Pani Przewodnicząca za głos. Powołując się na artykuł ustawy o samorządzie gminnym 18b punkt 2, który mówi, że w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. W związku z tym, że 3 członków klubu Kontynuacja Dobrych Zmian zrezygnowało z pracy w tej komisji i jeszcze jest jeden członek, mianowicie radny Tadeusz Ingram, proponuję jego kandydaturę, aby tutaj nie ominąć ustawy o samorządzie gminnym.
Czy pan radny da się kandydować do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? No nie, nie wyrażam zgody z tego względu, że ja tam nie chcę być tylko figurantem, bo wy tak macie swoje zdanie, zawsze byłbym przegłosowany, nawet byście mnie nie słuchali, więc po co mi do takiej komisji chodzić? Ja nie muszę wam robić frekwencji, żeby był pełny komplet. To chcecie rozstrzygać, bo i tak sami rozstrzygacie. Rezygnuję, dziękuję. Dobrze. Pan Łukasz Kuczek, proszę. Panie radny, pana sugestie są przynajmniej bezczelne. Po to ustawodawca przewidział, żeby każdy członek klubu miał możliwość udziału w komisji, aby przedstawić swoje wizje. Nieraz już była sytuacja, że w głosowaniu 3-3 i były podejmowane obie uchwały o zasadności i bezzasadności. I proszę się tu nie zasłaniać, jeżeli nie chcecie brać udziału, dobrze wiadomo, przegłosowaliśmy już podwyżki diet, także nie musicie się już angażować. Ale wracając do meritum sprawy, proszę o zaprotokołowanie pani przewodnicząca, żeby wszystko było tak jak powinno, że radni z klubu Kontynuacja Dobrych Zmian nie chcą skorzystać z danego im prawa w ustawie o samorządzie gminnym artykuł 18b punkt 2 i nie będą z własnej woli należeć do składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Panie Biuro Rady, opinii pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I równocześnie proszę radnych o składanie kandydatur na... Ale tu mam do dyskusji. Jeszcze nie skończyłem swojej wypowiedzi, pani przewodnicząca. No proszę. Czy Biuro Rady zanotowało... No, mogę powtórzyć, nie ma problemu, żeby potem nie odszukiwać tego. Szanowny panie radny, oczywiście przy protokole odsłuchamy nagranie i wpiszemy. Dobrze, dziękuję bardzo. W związku z tym chciałbym tu zaproponować kolejną kandydaturę, teraz już nie z klubu, bo wyczerpały się kandydatury klubu Kontynuacja. Pana radnego Tomasza Kostyrę, który się tu tak wypowiadał o działalności tej komisji, więc proponuję, aby wziął czynny udział w pracach tej komisji. Wtedy będzie mógł złożyć na przykład wniosek o to, aby powstały dwie uchwały, które będą przedstawione na sesji. Dziękuję. Czy pan radny to ma zgodę? Ja na wstępie chciałbym bardzo podziękować tutaj przewodniczącemu Puszkowi za zainteresowanie moją osobą i docenienie moich dotychczasowych osiągnięć i pracy w Radzie i zaproponowanie mi tu funkcji w skargi wniosków. Zakres mój pozwala mi na podjęcie dodatkowych zobowiązań w innej komisji, także bardzo dziękuję za tą propozycję. Czyli nie wyraża pan zgody? A jeżeli jest taka potrzeba, ja w każdej chwili służę radą i poradą, niezależnie od tego, czy będę członkiem tej komisji, zawsze jestem do dyspozycji pana przewodniczącego. Mogę jeszcze kontynuować. Ale tu mam ad vocem już pana. No ale ja jeszcze nie skończyłem swojej wypowiedzi. Pana poinformować, powinien pan już znać przepisy prawa w tej kwestii. Jeżeli pan nie jest członkiem komisji, to może się pan wypowiadać, ale nie ma pan prawa głosu w tej komisji, więc to do niczego nie prowadzi. W związku z tym chciałbym zadać pytanie radnych, czy jest ktoś w ogóle chętny, czy jest ktoś w ogóle chętny do wzięcia udziału w pracach tej komisji? Zgodnie ze statutem musi być 5 członków tej komisji. Na chwilę obecną jest 4, bo jeżeli nikt się nie zgłosi, nie możemy paraliżować. Mieszkańcy złożyli wnioski, składają skargi, które teraz przez rezygnację dodam jeszcze, że 12 godzin przed rozpoczęciem się komisji złożenie rezygnacji, co totalnie sparaliżowało pracę tej komisji. To w takim razie, jeżeli nie będzie chętnych, no to ja bym tu zwrócił się z wnioskiem do pani przewodniczącej o ogłoszenia jutrzejszego, chyba że Biuro Rady jest w stanie opracować w ciągu na przykład 15 minut uchwałę o zmianie statutu, aby zmienić zapis, że członków komisji musi być od 5 do 7, chyba że znajdzie się jakiś chętny do pracy w komisji. No, komisja na początku odbywała się raz w roku, bo podobno żadne skargi nie wpływały. No, po zmianie przewodniczącego nagle tyle skargi, wniosków zaczęło wpływać do komisji, że nie wiem, czym to było spowodowane. Rozumiem, że radni nie mają czasu
Dziękuję. Proszę radnych, czy ktoś ma chęć do pracy w Komisji Skarbu Wniosków i Petycji? Tu mam jeszcze ad vocem pana Tadeusza Ingrama, proszę. Panie przewodniczący Kuczek, niech pan mi tutaj nie sugeruje, że diety zostały podniesione, to mi się już nie chce pracować i tak dalej. Ja chcę woli przypomnienia powiedzieć jedno, że ja jestem jeden z radnych, który ma najniższą dietę. I mnie na dietach nie zależy. Bo gdybym do tej waszej komisji wszedł, na pewno bym miał dietę podniesioną. Nie na pieniądzach, nie zależy. A druga sprawa jest taka, czy dozować trzeba będzie czterech. Przecież waży jest dziewięciu. Po dziewięciu teraz głosowało. I przecież jak wy zrobicie do trzech, to też może ktoś z innego klubu się nie zgłosić do tych trzech. I tak będziecie musieli spośród siebie wybrać. Więc ja nie widzę tutaj, żeby zmienić się w statucie i tak dalej. Was jest dość. Jeżeli inne kluby nie chcą z wami w tej komisji współpracować, to sobie wybierzcie wszyscy spośród własnego grona tą piątkę. No i będzie powtórka. Dziękuję. Proszę, ad vocem Łukasz Kuczek. Przepraszam, ja chciałem tutaj tylko powiedzieć, że ja nie wskazałem tylko pana, tylko powiedziałem ogólnie o radnych i chciałem zwrócić uwagę, że chyba pan nie zna statutu, bo zgodnie ze statutem musi być pięciu członków. Jeżeli na dzień dzisiejszy jest czterech, komisja nie może się odbywać. To nie wiem, czy pan czegoś nie zrozumiał. A to jest komisja ustawowa. No proszę już się nie kłócić. To jest komisja ustawowa, która musi działać. Jeżeli statut mówi, że od pięciu, a nas jest obecnie czterech, trzeba go zmienić, żeby mogła komisja dalej pracować. Dziękuję. Proszę pani Bogumiła Stolecka. Panie Tadeuszu Ingram, ja panu nie udzieliłam głosu. Przypominam pani już to ad vocem, jeżeli pan jeszcze nie zabierał, ale już pan było ad vocem, więc nie może pan w tej chwili. No nie ma się o co wykłócać, już wszystko jest jasne. Proszę pani Bogumiła Stolecka. Tak, dziękuję. Ja chciałabym poprosić, żeby pan Dzierżak odczytał treść naszego wniosku, który złożyliśmy właśnie jak poradnik, bo tutaj pan Kuczek oczywiście insynuuje różne rzeczy, które są nieprawdziwe, dlaczego zrezygnowaliśmy. I bardzo proszę, żeby pan Dzierżak treść naszego wniosku, który złożyliśmy właśnie do przewodniczącego komisji, dlaczego rezygnujemy. Żeby mieszkańcy wiedzieli o tym, proszę państwa. Zostaliśmy zrzuceni wszystkich. No to daj. Nie obraziliśmy się, tylko uważamy, że jesteśmy niedoceniani jako radni i tutaj pan przewodniczący jest tak daleko, posuwają się jego wnioski, jest niegrzeczny, arogancki, nie tylko tutaj na sesji, ale również na komisjach, wszystkich komisjach, w których bierze udział. Proszę państwa, z tym nie możemy się zgadzać. Dziękuję. Może w takim razie ja przeczytam w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lędziny. To uzasadnienie było u wszystkich radnych takie samo, więc przeczytam. Niniejszym składam wniosek w sprawie mojej rezygnacji z pracy w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lędziny. Moja rezygnacja z członkostwa tej komisji wynika ze sposobu, w jaki przewodniczący Kuczek kieruje jej pracami. Jego działanie ma niewiele wspólnego z bezstronnością i obiektywizmem. Jest także daleki od godnego, rzetelnego, uczciwego wypełniania obowiązków radnego. Nie zamierzam dalej swoim imieniem, nazwiskiem sankcjonować działań radnego Łukasza Kuczka. Tym bardziej, że biorę coraz szerszą społeczną dezaprobatę. Przeczytane zostało. Mi się wydaje, że Tomasz Kostyra, tu już też był głos pana Tomasza Kostyry, tak? Czyli tu. Nie, niestety nie miałem w tym punkcie głosu. Nie, a tylko przepraszam, myśmy radnego tylko pytali o to, czy chce być członkiem. Proszę bardzo, pan radny Tomasz Kostyra. Dziękuję. Bo generalnie punkt jest taki, że możemy zaproponować jakieś tutaj kandydatury. Ja pracując w komisji rewizyjnej zauważyłem, że pan radny Zimna tam dość aktywnie działa na pewnym miejscu, więc jeżeli mogę zaproponować jego kandydaturę, myślę, że miałby szansę się spełnić. Również w komisji skarg. Proszę, czy pan radny Zimna wyraża zgodę?
Dziękuję pani przewodnicząca. Dziękuję pani radny za tą, można tak powiedzieć, nominację. I wie pan co, zgodzę się tylko i wyłącznie dlatego, aby Rada Miasta mogła pracować normalnie, abyśmy mogli przeprowadzić tę komisję i robię to nie dla siebie, a dla mieszkańców, bo niestety no, klub Kontynuacja Dobrych Zmian sparaliżował pracę Rady Miasta, pracę tej i moim zdaniem no, ktoś musi się wziąć w garść, wyciągnąć rękę do mieszkańców i myślę, że jeżeli pan zgłosił moją kandydaturę, to ją przyjmuję. Dziękuję. Jak najbardziej popieram, oddam swój głos za panem. Bardzo się cieszymy, że Sebastian zgodził na kandydatowanie na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, żeby mogła normalnie funkcjonować. Proszę wpisać, a już jest, już wpisane, głosowanie nad kandydaturą radnego. A tu mam jeszcze do głosu. Przepraszam bardzo radnych Socką i Szymona Simonicza. Nie popatrzyłam na dyskusję. Proszę pani radna Anna Wysocka. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja się tutaj nie mogę zgodzić z radnym Ingramem, że my decydujemy, my cokolwiek tutaj decydujemy na skardze czy jakimś wniosku. Bo przypominam, jak była głosowana teraz skarga na burmistrza. Skarga była bezzasadna, a klub Kontynuacja Dobrych Zmian zagłosował, jak zagłosował. Także proszę nie mówić, że klub wspólnie dla Lędzin rządzi całą radą i wszystko uznaje za skargi, za takie jakby nam pasowały, a nie zgodne z rzeczywistością. I tutaj Kontynuacja Dobrych Zmian popłynął po prostu przy tej skardze. I proszę nie imputować jeszcze raz, że my cośkolwiek tutaj decydujemy, nie jesteśmy obiektywni. Dziękuję. Proszę radny Szymon Simonicz. Dziękuję za głos. Ja też chciałbym się odnieść do tego, co pani radna Wysocka powiedziała, bo to dzisiaj radni z klubu pani burmistrz zagłosowali za tym, żeby skarga na nią była skargą zasadną. Może tylko i wyłącznie jeden radny, pan Dzierżak, zagłosował chyba dobrze w tym głosowaniu, bo reszta radnych chyba nie wiedziała za czym i o czym głosować. Na marginesie, ja bym chciał jeszcze przytoczyć do tej opinii radnych, a może nawet takiego hejtu na pana radnego Tuczka, pana przewodniczącego, gdzie przedstawili swoją aprobatę, może przedstawili też i swoje jakieś uwagi do pana przewodniczącego. Ja jestem członkiem tej komisji, nie zgodzę się z tym, co państwo radni napisali. Ja myślę, że jakieś spotkanie w kuluarach tych radnych zadecydowało o tym, by taką opinię panu Tuczkowi wystawić. Mi się wydaje, że ta opinia jest nie do przyjęcia przez radnych i przez radnych, tylko przez, mogę powiedzieć coś innego, ona jest nie do przyjęcia przeze mnie, bo Tuczek prowadzi poprawnie tą komisję i jakichś większych zarzutów do niego nie można mieć, a po drugie no, decyzje są podejmowane według własnego sumienia na tej komisji, a nie kierowane jakimiś tam podtekstami tych radnych, którzy zrezygnowali z tej komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo za opinię. Proszę pan radny Bogusław Dzierżak. Proszę pan radny Bogusław Dzierżak. Pani przewodnicząca, dziękuję za głos. Jestem tutaj zdziwiony tym, co powiedziała radna Anna Wysocka i radny Simonicz, jak głosować. Każdy głosuje radny, jak uważa. To samo można powiedzieć o wcześniejszej uchwale, gdzie była. Ja też mógłbym sugerować, jak byście mogli przy punkcie 17 głosować, jak klub was mógł głosować. Według mnie, żeście też nie przeczytali tej uchwały, bo tam było za zasadnością. Ale to już jest inna sprawa. Każdy radny głosuje jak chce. Nie ma u nas żadnej dyscypliny tego. Natomiast wydaje mi się, tego naszego oświadczenia zrezygnujemy. Długo żeśmy dyskutowali nad treścią na klubie. Była też propozycja inna, żeby napisać, że przewodniczący
radny przeszkadza nam i utrudnia nam pracę jako radnym. Była propozycja taka, żeby opisać to, co się działo na komisji na koniec września. Tam po prostu pan przewodniczący utrudniał nam wykonywanie obowiązków radnych, bo najpierw nas nie chciał w ogóle do komisji dopuścić. Pytał się, w jakim charakterze w ogóle jesteśmy. Nawet nam by chciał zabronić, żebyśmy byli w charakterze gości. No, był pan informowany e-mailem i SMS-ami, nawet z panem rozmawiałem, że mamy przeciwwskazania do tego, że chcemy my zdalnie obradować, nie stacjonarne, że są przeciwwskazania do stacjonarnego obradowania my w takiej sytuacji, jaka jest pandemia. Taką, żeśmy podjęli decyzję na klubie, że nie będziemy brali udziału stacjonarnie. Jeżeli radny Tadeusz Ignam podjął decyzję, że przyjdzie na sesję i będzie stacjonarny, to sprawa, bo nas nie ma żadnej dyscypliny, jakiegoś obowiązku, że radny ma się zgadzać zresztą klubu. Natomiast to nasze oczenie, przychylenie się do tego, co pan Kuczek chciał. On nas nie chciał w komisji na końcu września. No to my zrezygnowali. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu Bogusławowi Dzierżakowi za głos. Informacje dla nas. Nie widzę już dyskusji. Przystępujemy. Tu jeszcze się ktoś zgłasza. Pani Anna Wysocka, wniosek formalny, proszę. Ad vocem. Chciałam powiedzieć, że nie zgadzam się z stanowiskiem pana radnego Dzierżaka. Moje jest odnośnie wypowiedzi radnego Ingrama, że my nie dopuszczamy klubu do kontynuacji dobrych zmian, że my mamy rządzić. To była moja odpowiedź na opinię swoją radnego Tadeusza Ingrama. Dziękuję. Dziękuję pani radnej Annie Wysockiej. Szanowna pani przewodnicząca, ja tylko powiem, że no jest 5 minut jeszcze. No widzę właśnie, cały czas kontroluję czas. Przystępujemy do głosowania. Proszę prowadzić głosowanie. To jest wniosek właśnie nad kandydaturą radnego Sebastiana Zimnala na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Proszę prowadzić głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem radnego Sebastiana Zimnala do komisji? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych się wstrzymał? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Zagłosowało 13 radnych, przeciw 1 radny i brak głosowania jednej osoby. Zagłosowało 13, czyli radny Dzierżak, Bogusław, głos Maria, Handy Hubert, Ingram, Talkostyra, Tomasz, Kuczek, Łukasz oraz Bogusław, Ostrowska, Elżbieta, Szymon, Simonciuk, Bańczyk, Edward, Wysocka, Anna, Zimnal, Sebastian. Przeciw głosował radny Wanot Paweł, przepraszam, i brak głosowania pani Bogumiły Stoleckiej. Kandydatura radnego Sebastiana przyjęta. W takim razie proszę o wpisanie nowego składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dopisaniem pana Sebastiana Zimnala do projektu uchwały. Pani przewodnicząca, proszę. Ja chciałbym się tylko zapytać, bo teraz było głosowanie mam, pan Zimnal głosował za, a jego nie ma na sali. Ale głosujemy telefonicznie, online głosował. Tak jak państwo głosują, w telefonie się zalogował. Proszę pisanie. Proszę o wpisanie do projektu uchwały pana Sebastiana Zimnala.
Szanowna Pani Przewodnicząca, no to zaś przedłużamy, bo... No dobrze, to, ale to tak szybko, to, czyli są... Z panem Zimskim po prostu. Dobrze, to w takim razie tak, proszę wpisać to, a ja w międzyczasie ogłoszę skład komisji. Skład komisji forum. Przewodniczący komisji radny Łukasz Kuczek, członkowie radny Hubert Handy, radny Szymon Simonicz, radna Anna Wysocka i jako czwarty członek będzie radny jako czwarty członek pan radny Sebastian Dziwniak. Przewodniczący jest wyżej. W takim razie, no to proszę o prowadzenie głosowania nad tą uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za ustaleniem, znaczy za ustalonym nowym składem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? No proszę. Zamykam głosowanie, proszę o wyniki. Zagłosowało 14 radnych, przeciw 1 osoba. Zagłosował radny Dzierżak, Bogusław, głos Maria, Handy Hubert, Ingram Tadeusz, Kolny Karol, Kuczek Łukasz, Noraz Bogusław, Ozdrowska Elżbieta, Szymon Simonicz, Torecka Bogumiła, Urbańczyk Edward, Wanot Paweł, Wysocka Anna, Zimna Sebastian. Przeciw głosował Kostyra Tomasz, radny Tomasz Kostyra. Komisji został ustalony, czyli od następnych dni komisja może funkcjonować. Czy są jakieś przechodzimy do interpelacji, zapytania radnych, punkt 23. Czy są jakieś interpelacje i zapytania? Nie ma zgłoszeń. W takim razie punkt 24. Wolne wnioski. Tu mamy wniosek mój. To jest wniosek przewodniczącej Rady Miasta Marii Głos w treści. Wniosek o usunięcie progu zwalniającego z ulicy Folwarcznej umieszczonego między posesjami o numerze 16 i 18. Wniosek o usunięcie tego progu złożyli mieszkańcy tej ulicy ze względu na uciążliwość hałasu odczuwalnego w wyżej wymienionych posesjach. Bardzo męczący, utrudnia i wręcz uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. Próg jest uszkodzony, co wielokrotnie zgłaszałam, i nadaje się do wymiany. Na ulicy Folwarcznej jest ograniczenie do 30 km na godzinę i progi nie są wymagane. Proszę o prowadzenie głosowania. Kto jest za przyjęciem wniosku? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Głosowało za, czyli radny Dzierżak Bogusław, głos Maria, Handy Hubert, Ingram Tadeusz, Kolny Karol, Kostyra Tomasz, Noraz Bogusław, Ostrowska Elżbieta, Szymon Simonicz, Torecka Bogumiła, Urbanot Paweł, Wysocka Anna. Przeciw zagłosowało dwóch radnych, radny Kuczek Łukasz i radny Zimna Sebastian. Wniosek został pozytywnie przegłosowany przez Radę Miasta Lędziny. Tu mamy czterech do głosu, czyli pierwszy jest pan radny Tomasz Kostyra, proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca. W nawiązaniu do Pani wniosku, ja mam mój wniosek o przesunięcie tego progu na ulicę Wapienną zgodnie z sugestiami i wnioskami mieszkańców, którzy oczekują, że taki próg zostanie zabudowany. Z racji tego, że będziemy mieli darmowy próg, który nie będzie kosztował nic gminy, proszę o jego budowanie na ulicy Wapiennej. Dziękuję. Dobrze, tylko jak słuchałeś, ten próg jest uszkodzony, no ale proszę wpisać wniosek. Znaczy tylko uzupełnić, wiem, że na bazie terkoreku leżą fragmenty progu, więc będzie możliwe złożenie jednego całego pełnego progu. Dobrze, proszę wpisać wniosek pana Rym. Mamy wniosek radnego Tomasza Kostyry o przesunięcie progu zwalniającego z ulicy Folwarczy na ulicę Wapienną. Proszę o prowadzenie głosowania. Państwa radnych jest za wnioskiem radnego Tomasza Kostyra o przesunięcie progu zwalniającego.
Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Głosowało 10 radnych, przeciw 2, 1 radny się wstrzymał. Brak głosu, 2 radnych nie głosowało. Zagłosował radny Dzierżak, Bogusław, Głos Maria, Handy Hubert, Ingram Tadeusz, Postyra Tomasz, Noraz Bogusław, Szymon Simonicz, Torecka Bogumiła, Urbańczyk Edward, Wysocka Anna. Przeciw Karol Kolny, Zimna Sebastian, Spasz Kuczek. Brak głosowania radnej Elżbiety Ostrowskiej i Pawła Wanota. Wniosek został przegłosowany pozytywnie przez Radę Miasta. Mamy pana Karola Kolnego, proszę. Przepraszam. Mam wniosek na czasie, obserwując sytuację w kraju i w gminie. Ja mam taki wniosek o nieprzekazywanie w budżecie na 2021 rok środków finansowych na powiatową policję. To jest kwota 10 tysięcy i daję taki wniosek pod głosowanie. Obserwuję, co dzieje w kraju, jak policja reaguje na manifestacje przedsiębiorców, rolników, a jak z kolei wczoraj zademonstrowała ochronę osób, które są przeciwko życiu, a blokowała ulicę, prowadzą ich przez ulicę drogami. Manifestacja nielegalnie, niezgłoszona w życiu, w moim przekonaniu. Nie powinno do takich rzeczy dochodzić. Policja chroni ludzi, którzy są przeciwko życiu, nie pozwala im iść. Szanowni, także poddaję jeszcze raz wniosek, proszę o wpisanie wniosku o nieprzekazywanie środków pieniężnych na Komendę Powiatową Policji w budżecie 2021 rok. Mamy już wniosek radnego Karola Kolnego o nieuwzględnienie w budżecie na pierwszy rok dotacji do Komendy Powiatowej Policji w Bierniu. Proszę o prowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych głosuje za wnioskiem? Kto z Państwa radnych głosuje przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosowania? Zamykamy głosowanie. Prosimy o wyniki. Zagłosowało 7 radnych, przeciw 2, wstrzymały się 3 osoby, brak głosowania 3 radnych. Zagłosował radnych Bogusław, Głos Maria Kolny, Karol Kuczek, Łukasz Szymon, Simonicz, Wysocka Anna, Zimna Sebastian. Przeciw głosował radny Noraz Bogusław, Stolecka Bogumiła. Wstrzymało się 3 radnych: Handy Hubert, Ingram Tadeusz, Urbańczyk Edward. Brak głosowania przez radnego Tomasza Kostyrę, Ostrowska Pawła Wanota. Wniosek został przegłosowany pozytywnie. Wniosek pana Szymona, znaczy przepraszam, udzielam głosu panu radnemu Szymonowi Simoniczowi. Dziękuję pani przewodnicząca, ja mam krótki wniosek. Proszę o naprawę lampy na ulicy Hołdynowskiej pomiędzy blokami 32. Proszę o wpisanie wniosku. Mamy wniosek radnego Szymona Simonicza o naprawę lampy na ulicy Hołdunowskiej pomiędzy blokami numer 35 a numer 52. Prosimy o głosowanie, wprowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie. Wyniki. Zagłosowało 14. Nie głosował jeden radny. Zagłosował radny Dzierżak, Bogusław, Głos Maria, Handy, Hubert, Ingram, Tadeusz, Kolny, Karol, Kostyra, Tomasz, Kuczek, Łukasz, Noraz, Bogusław, Szymon, Simonicz, Stolecka, Bogumiła, Urbańczyk, Edward, Wanowska, Anna, Zimna, Sebastian. Brak głosu radnej Elżbiety Ostrowskiej. Tam z tym tabletem coś chyba jest problem. Prosimy, czy już nie ma wniosków, prosimy o przejście do następnego. A jeszcze ktoś tu się zgłasza? Do następnego, tak? Mamy punkt 25, komunikaty, informacje. Proszę, radny Łukasz Kuczek.
Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Tu jest tylko krótka informacja, ponieważ rezygnacje złożone przez Klub Kontynuacja Dobrych Zmian z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji są po prostu dla mnie jako dla przewodniczącej. Chciałbym poinformować Państwa, którzy złożyli takie właśnie rezygnacje z tego, że mają dwa wyjścia zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, z kodeksem postępowania administracyjnego. Jeżeli macie dla mnie jakieś zarzuty, proszę zgłosić je do wojewody, bo to on rozpatruje skargi na radnych. A jeżeli nie podoba się Wam moje działanie jako przewodniczący, złożyć uchwałę o zmianie przewodniczącego. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Pan radny Dzierżak Bogusław, proszę. Proszę pan Dzierżak. No już jest. No słuchamy pana radnego. Przepraszam bardzo, bo sobie wyłączyłem mikrofon. Dobrze, prosimy. Panie radny, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Łukasz Ukucz. Pan się chyba stawia ponad radą, bo skargi to można pisać na rady, a nie na poszczególnych radnych. Chyba, że pan się uważa, że jest pan ważniejszy niż rada. Dobrze, dziękuję bardzo za opinię. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Nie ma zgłoszeń. W takim razie już wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady 27 sędziny 8 kadencji. Dziękuję Państwu radnym. Dziękuję zaproszonym gościom, pracownikom Urzędu Miasta za miłą obsługę dzisiaj. I zamykam posiedzenie sesji Rady Miasta. Dziękujemy Pani Przewodnicząca i Szanowni Radni. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Dla mnie obsługa rady zawsze jest miła. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.